Dzień dobry, witam wszystkich. Zgodnie z statusem, z paragrafem 15 statusu zarządu Jawodzickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego Szakawianka zwołujemy walne zgromadzenie członków stowarzyszenia na dzień dzisiejszy, na godzinę 18. To jest pierwszy termin. Drugi termin będzie za 15 minut. Miejsce, obiekt sportowy w Szakawianku, ulicy Kruszki 1. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy planowany porządek zgromadzenia typu punkt pierwszy, otwarcie walnego zgromadzenia i stwierdzenie ważności obrad. Przepraszam bardzo, chciałem coś przerwać. Ale to może pan dokończy i wtedy będzie pan mówił. Ale nie będzie żadnego ważne. Dlaczego? Proszę panie. Panie Staszku, proszę odczytać. Dnia 24 czerwca 2024. Postanowienie. Sąd Rejonowy Katowice, Wschód w Katowicach, 8 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w składzie. Przewodniczący, sędzia Małgorzata Gajewska-Nowak. Po zapoznaniu się w dniu 24 czerwca w Katowicach na posiedzeniu niejawnym w sprawie wniosku Jaworznickie Stowarzyszenie Piłkarskie Szczekowianka w Jaworznie o wpis zmian na skutek skargi na postanowienie referendarza Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach z dnia 7 lutego 2024 sygnatura akt KA8NS rejestracja KRS 2908/24/2/273 postanawia uchylić postanowienie referendarza sądowego z dnia 7 lutego 2024 sygnatura akt KA8NS rejestracja KRS 2908/24/273 i dokonany na jego podstawie wpis. Punkt 2. Oddalić wniosek. Sędzia Małgorzata Gajewska-Nowak. Czyli na podstawie tego wyroku zarząd, który zwołał obecne walne, jest nielegalnym zarządem. Tutaj chodzi tylko o kwestię tego, że na dzień dzisiejszy też musimy patrzeć na ten artykuł z KRS, który mówi o tym, że zarząd jest taki, jaki jest, czyli aktualnie zarząd widnieje w KRS-ie. Co do kwestii tak naprawdę tego postanowienia, my nie wiemy, czy ono jest prawomocne i też najważniejszą kwestią dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia nie jest jakieś między sobą przepychanie, tylko kwestia, że do 30 czerwca musimy zwołać to walne, a po drugie musimy zaakceptować sprawozdanie z 2023 roku, bo to jest termin, który wiąże nas. Panie prezes, pani też ma świadomość tego typu, że po wyroku sądu, nawet odwołując się i do uprawomocnienia wyroku, zarząd nie powinien i nie może podejmować żadnych decyzji. Ale dzisiaj nie będzie podejmował Nie ma, zarząd dzisiaj nie podejmuje żadnych decyzji. Podjął decyzję chociażby przez to, że zwołał walne zebranie. Przepraszam bardzo, z którego data to jest? Może pan przeczytać datę? 24 czerwiec, to jest wyrok. A kiedy było zgłoszenie o ogłoszeniu walnego zgromadzenia? Niech mi pan, panie Staszku, powie. Sprzed 13 czerwca. Okay, czyli w tym momencie walne zgromadzenie jest ważne. Okay. Walne zgromadzenie dzisiaj powołane jest tak dzisiaj ważne. Szczególnie, że to walne zgromadzenie, zgodnie z tym, też dotyczy pana Staszka i pana Andrzeja, bo jest to związane z zaliczeniem poprzedniego roku i naszego bilansu strat i zysków za rok ubiegły, który jak pan doskonale wie, musimy do końca czerwca zatwierdzić i wysłać do KRS-u. Doskonale pan sobie zdaje sprawę, że za rok 22 mamy sprawę już w sądzie i jest pan też wezwany w sprawie wyjaśnienia, w sprawie
jako sprawozdania za 22, bo nie było dopełnione. Znaczy moja koncepcja jest taka, że inaczej, sprawozdanie za 2022 rok przez poprzedni zarząd nie zostało złożone. Mieliście Państwo terminy do 23, tam bodajże do końca czerwca czy do lipca, do końca czerwca. Nie zostało złożone. Myśmy w tym roku nadrabiali to, bo mieliśmy wezwania. Rzeczywiście. To nie jest tematem. Okej. Niewygodne tematy nie są tematami, ale fakt jest. No musieliśmy za 2022 złożyć. Podpisał sprawozdanie. Podpisałem sprawozdanie między innymi. Dobrze, ja bym tutaj przeszła do punktu obrad w zakresie... Ale chwileczkę. To, trzeba iść dalej. To, co pan mówi, jest zeznanie, nie dopełnił formalności pewien człowiek, nie chcę tu mówić. Jest, proszę panią. Ale teraz mamy 23. Ja mam tylko do was jedno pytanie. Jestem po rozmowie z kancelarią prawną. Wszystkie decyzje, które podejmiecie, nie brnijcie dalej w to, bo wszystkie decyzje, które podejmiecie, będziecie mieć z tego konsekwencje. I to duże. To jest groźba. Nie, to nie jest groźba. Ja jestem po rozmowie, ja nie jestem prawnikiem. Ty nie jesteś prawnikiem, Baran nie jest prawnikiem. Ja wcale nie neguję tego, ja tylko wiem, co powiedzieli. Żaden dokument... Z dniem 24 wpłynęło to do KRS-u i wszystkie wasze decyzje, które po prostu podejmiecie, są karalne. Żebyście wiedzieli, ja nie chcę was... Ja nie chcę was straszyć, ja tylko przekazuję to, co mi powiedzieli. Ja tylko przekazuję i informuję was, żeby nie było potem, że was nie informuję. No, informuję was. Jeżeli chcecie, proszę bardzo, róbcie co chcecie, nie ma problemu. No, róbcie co chcecie, nie ma problemu. Mówiłem od początku, mogliście normalnie to stworzyć, normalnie zrobić, mówiłem od początku, żeby trzeba było to wszystko tak, żeś pan Staszek chciał. Nie, zrobiliście tak, myśleliście, że to jest legalne. Nie jest legalne, jest potwierdzone, tak jak mieliśmy rację, więc dzisiaj nie brnijcie dalej w to. Chcecie coś zrobić dla tego klubu, wszyscy chcemy dobrze. Zrobiliście już źle, zrobiliście już wiele. Wszyscy chcemy dobrze dla tego klubu, więc już nie brnijcie w to. To trzeba wszystko wyjaśnić, to trzeba wszystko inaczej zrobić. A wy tworzycie znowu jakieś papiery, tworzycie znowu coś. Nie róbcie nam żadnego absolutorium, nie róbcie nam nic. Przemyślcie sobie to spokojnie, bo będzie zarząd odpowiadał za to. Ja wam to mówię, że będzie zarząd. Ja nie jestem siwy, nie mam zamiaru być tu ani się na kimś mścić, ani tym razem. Chciałbym, żebyście po prostu powiedzieli, dlaczego żeście zrobili. Przeprosili tych, którzy zostali obrażeni przez was. Tylko tyle. Chcecie, procedujcie. Wysyłajcie, róbcie. Nie wiem, kancelaria prawna ma uprawnienia, będzie działać. Jeżeli będziecie chcieli, to proszę bardzo. Możecie robić, co chcecie. Ja nie będę wam tutaj. Proszę bardzo, uchwalajcie. My i tak dzisiaj cofamy się do roku 2023. Proszę panią, nie musi pani. Muszę. Nic nie skutkuje. Ja pani powiem, to nie ma żadnych kar, nie ma nic. Mamy podstawę prawną. Prawnik powiedział, że w KRS-ie możemy złożyć pismo to, że wpłynęło i nic, żadnych konsekwencji nie będzie mieć. Proszę panią, niech pani nie wprowadza ich w błąd. Bardzo, bardzo panią proszę. Niestety mamy. Bardzo panią proszę, niech pani nie wprowadza w błąd. Ten wpis do KRS-u nie jest ważny. Nie jest ważny. Ja nie krzyczę. Nie jest ważny ten wpis do KRS-u, ale ja was informuję, że jest. Ale nie róbcie dalej tego, co się robi. Ja przepraszam bardzo. Ale nie pani będzie miała. Pani jest w zarządzie. Przepraszam bardzo. Pani nie jest w zarządzie. Zarząd będzie miał odpowiedzialność. Zarząd przyjął to wiadomość. No to dlatego mówię do zarządu. Ja panowie złożyli wniosek do KRS-u o uchylenie uchwały. Nie do KRS-u. To nie jest to. Czy to są już do KRS-u? Uważają, że terminy, które narzuca status Ministerstwa Finansów i mówiące o tym, że do 30 czerwca trzeba rozliczyć rok ubiegły na walnym zgromadzeniu. Panowie, to już spada na zarząd, który tu jest. Rozumiesz? To spada na ten zarząd, nie na was już. Mogę skończyć? Panie Andrzeju? Mogę skończyć? Ale no nie rozumiesz tego. Panie Andrzeju, mogę skończyć? Nie. Ty już skończył ten klub, także możesz kończyć. Wie pan, panie Andrzeju, pan mnie teraz obraża. No skończyłeś ten klub, no przecież wiesz o tym. No. Czy masz odwagę podnosić głowę do góry? Ale musimy sobie wyjaśnić wszyscy, nie? Tak? Chyba będzie jakieś. No i po to przyszłem, żeby sobie wyjaśnić to.
Jak to nie ja? Gdzie to miejsce jest? Gdzie mamy to miejsce? Niech pani wskaże to miejsce, gdzie jest takie miejsce. Ale daj pan coś powiedzieć. Ale nie tutaj. No to nie mówi, proszę bardzo, no i skończy. Nie no, może proszę nic bardzo. Powiedzieć. Proszę bardzo. Jak doskonale sobie znajecie panowie ze starego zarządu wiedzę, macie to doświadczenie, bo już tu pracowaliście tu już ileś tam lat, że pewne terminy muszą być dochowane i to nie jest termin związany z zarządem, tylko z wolnym zgromadzeniem. W tej chwili tutaj mamy wolne zgromadzenie i ono jest głównym siłą, która decyduje o i członkach zarządu, i o zarządzie całym, jak i też o wpisach do pozostałych rzeczy. Czyli wiesz, jeżeli przerwę, na spokojnie. Pan. Ja mówię spokojnie. Na spokojnie. Nam przede wszystkim chodzi o to. Okej. Okay. Możecie uchwałę sobie robić. Walne zebranie jest największym organem stowarzyszenia. Najważniejszym. Nie zarząd. Tyle, że zgodnie z postanowieniem sądu jest uchylenie wszystkiego, co było prowadzone 7 lutego. A co się 7 lutego stało? Powstał nowy zarząd, tak? Czyli wszystko ma być uchylone. I tutaj chodzi. Dobrze, zróbmy podsumowanie, zróbmy bilans, rachunek zysków i strat za rok 23. Oczywiście, tylko że za chwilę będzie trzeba to powtórzyć. Z tego powodu, że zostało to zrobione. Ale my nie wiemy, czy to jest prawomocne po pierwsze i my tego nie dostaliśmy. Okej, no to tym bardziej. Pani Paulo, po to, żebyście robili, bo znowu nagmatwacie sprawę. Jest sytuacja tego typu i to, co mamy informacje, Nie wiem, dlaczego nie ma tego. Nie ma. 7 dni jest na odwołanie, na uprawomocnienie wyroku. Dobrze, no to zrobicie, jak zrobicie, to brnijcie dalej kto. Będziemy brnąć. Dziękujemy, możemy iść dalej głować. Okej. Bo to jest bez sensu, przedłużenie. Ale sama pani widzi, że brniemy dalej. Ale pan cały czas gada jedno i to samo, jak nakręcony. No ale jak nie mamy podstawy do tego, żebyśmy tego nie robili, no to ale pani powiedział pan, pani powie. Nie wie, jak jest, jest też łamanie prawa. Nie tak, że jak pani nic też nie wie. Tego pani się rozdała i pojechała. No nie chodzi o to. Ale ten wpis jest już, ten. To jest dokument nawet bez podpisu. Do KRS-u. Czekają na uprawomocnienie, ale jest już do KRS-u. Jest dostarczony do klubu. Tak, bez podpisu, bez dokumentu. No ale takie jest prawo, tak samo idzie. Wy się też czekaliście. Byście też czekali 7 dni. My by specjalnie przyszli, nie powiedzieć, żebyśmy nie robili ruchu. W KRS-ie i pan będzie... Zastanówcie się, po to, żeby kogoś oskarżać, tylko zastanówmy się, co my będziemy znowu walne robić, znowu będziemy to prostować, co wy robicie. Kwestia jest taka, że na dzień dzisiejszy... Weźcie się, usiądźcie dzisiaj i porozmawiajcie, co dalej z tym klubem. O, to jest dzisiaj rozmowa. A zostawcie, niech się pani nie martwi o ten pis do KRS-u. To i tak nie będzie pani już rolą, ani waszego zarządu. Niech pani to zostawi temu zarządowi, co jest tutaj. Ale ja nie mogę, bo mam termin 30 czerwca. Nie ma pani terminu, bo jest pani już odwołana. Pani... Ja nie jestem odwołana, bo postanowienie nie jest prawomocne. No to że jest to odwołanie, nie traktuje do tego, że my i tak zależy to, mamy jako walne zgromadzenie, mamy obowiązek złożyć do KRS. Nie możemy tego za 2 tygodnie zrobić, bo jest po terminie. Nic się nie stanie. Nie, ja już mam sprawę w sądzie i nie mam zamiaru. Panie Andrzeju, nigdy z tego powodu nie było żadnych. Panie Andrzeju, po raz pierwszy jestem wezwany. Panie Andrzeju, po raz pierwszy jestem wezwany do sądu jako podejrzany za rok 22, bo pan nie dopełnił obowiązku. Nie, pan. Nie ja. Nie będę się przypijał. Kto? Nie ja. Pan był przewodniczący. Nie ja. Był pan prezesem, tego pan nie dopełnił. Złożyłem wyjaśnienie tam u pani i ta pani powołała tych ludzi, którzy byli za to odpowiedzialni. Ale to nie jest istotne. To dla mnie. No to czemu ja jestem jako podejrzany? Więc ja ci mówię dlaczego. No dobrze, no ale w tym momencie jestem podejrzany i a ja podpisywałem dokumenty. Ale po co macie brnąć w coś, co ja chcemy. Jeżeli w takim wypadku, jeżeli można zaproponować takie wyjście całej sytuacji. Okej. Okay. I to jest mój wniosek formalny. Ja rozumiem, że formalnie żadnej... Jest numer 9. Jeszcze nie otworzyliśmy zebranie. Nie otworzyliśmy zebranie. Czyli możemy ewentualnie... Ja mam taki jeszcze
przed zebraniem wniosek. Czy możemy przyjąć taką zasadę, że jeżeli ktoś chce zabrać głos, to podnosi rękę i przewodniczący upoważnia go do zabrania głosu? Jeżeli wybierzemy przewodniczącego, ale rozpocznijmy zebranie. Żeby jakaś kultura tego była, bo na razie no to jest jak na formacji. Słuchajcie, emocje może... Ale to panowie ale macie emocje. Momencik, to były dwie strony. Zakomunikowaliśmy Państwu, jaka jest sytuacja prawna na chwilę obecną. Nie chcecie tego przyjąć do wiadomości? Przyjęliśmy do wiadomości. Nie musimy się do tego dostosować. Tutaj na pewno całą odpowiedzialność w tej chwili bierze zarząd. Bo nie przyjdzie do tego. Szanowny panie, dobrze. To jest moje zdanie. Na tym postanowienie nie jest prawomocne. My się odwołamy i przywrócimy wniosek o przywrócenie terminu i doręczenie zgodnie z artykułem 22. No i teraz widzicie jak ta pani działa. Ja to chcę, żeby ten klub uratować, a ta pani będzie Ja wam to tłumaczę. Ona brnie już w kłótnię następną. To ja wam już dzisiaj mówię, że jest po klubie. Dobrze, Andrzej. Ale popatrzcie, zastanówcie się wszyscy. Czy wy dalej w to chcecie brnąć? Tak, chcemy brnąć. Ale ja nie mówię do pani, ja mówię tam do reszty. Tak, chcemy. Lepiej to razem jak wolno. Szanowny panie, jesteśmy w żonie kulturalnych ludzi, proszę wyprzedzić. Szanowny panie, jesteśmy w żonie kulturalnych, proszę wyprzedzić. I bez wyzysk. Dobrze? Ma pan ochotę zabrać głos? Był tutaj wniosek. Jak pan chce zabrać głos, proszę podnieść rękę. Dobrze? Dziękuję bardzo. Ale mówicie, że Andrzej krzyczy, a on ktoś powie, to pusty. Przed rozpoczęciem walnego zgłaszam wniosek formalny o przegłosowanie całej sytuacji, czyli czy walne zebranie jest za kontynuacją, czy też za przerwaniem z uwagi na nowe fakty w sprawie. Dobrze, szanowny panie, ja myślę, że to jest wniosek bardzo dobry, bardzo formalny, ale ja myślę, że to najpierw musimy, żeby ten wniosek przeszedł na obrady, musi być otwarte walne zgromadzenie. To jest wniosek dotyczący rozpoczęcia walnego zebrania. No i to będzie punkt pierwszy i to będzie punkt pierwszy. To możemy zrobić tak. No to dobra, no to... Dokładnie, zweryfikujemy, co mogą głosować i mają wpasane składki, żeby to było wszystko załatwione, tak? Dobra, to otwieramy. Rozumiem, że jest lista obecności. Tak, jest lista obecności, przygotowane wszystko jest. Dobrze, zanim to jak tu jest takie formalne, ja bym chciał w tej chwili, zanim przystąpimy do jakichkolwiek głosowań i do jakichkolwiek informacji, chciałbym, aby na listę wpisały się osoby, które są członkami stowarzyszenia. I opłaciły oczywiście składkę na ten rok. I to muszą tą składkę udowodnić. Ja też poproszę, aby członkowie zarządu do podmienia, czyli stowarzyszenia, że są członkami zarządu. Artykuł 8 KRS mogę otworzyć, czy widnieje jako członek zarządu? Nie jako członek zarządu, tylko członek stowarzyszenia, każda z tych osób na podstawie decyzji zarządu. Mamy uchwały. Tak, mamy uchwały. Podpisane uchwały. Czterech członków zarządu starego. Dokładnie. Okej. Okay. No to okej. Okay. My mamy potwierdzenia wpłaconych składek za rok 2004? Mamy, ale nie sądzę, żeby to było.
Dobrze, to w takim razie... będzie potrzebne. No musi być potrzebne, bo musi być pokazane, kto wpłacił, tak? Bo my nie wiemy tego. Mamy paragraf 17. Na jakiej podstawie chcemy, jeżeli jest, są te KPE, to przy przelewie, to pokażę. Znaczy, moje zdanie jest takie, że to nadal jest nielegalnie i w związku z tym dlatego mówię nieuczciwie. Czemu skoro pan uważa, że nielegalnie? Ale bardzo propozycja od pana, żeby przegłosować, ale żebyśmy ustalili, to musimy wiedzieć, kto ma składki opłacone, bo nie ma innej możliwości weryfikacji. Dlaczego mamy opuścić? No bo pan mówi, że nie chce pokazywać, ale możemy nie głosować. Może pan. Że mamy opuścić powiedzieć. Nie, jeżeli chce, to może opuścić. Dobrze, to szanowni państwo, tutaj lista już poszła. Spadka? No, że zapłacona. Zapłacona tylko. No to opłacona mogę wpisać, no. 200 zł. Musimy zweryfikować, ile jest ludzi, ile osób ma prawo głosu jako członkowie stowarzyszenia. Z tego, że no niestety ze względu na pewne sprawy formalne nie mamy pełnej listy członków Raba Wczesza. Wiemy o 6-7 osobach, nie wiemy, kto był więcej. To teraz tak. No to z punktem pierwszym, otwarcie wolnego zgromadzenia, stwierdzenie ważności obrad, no to się wstrzymujemy. Czekamy, aż to wszystko będzie podpisane i zatwierdzone. Zaznaczę, że to nie pojawiło do klubu. Ten obowiązek będzie on mieli z głowy, a i tak później jeszcze będzie szapka na co innego. Szanowni Państwo, lista członków zwyczajnych dotarła do nas. Na podstawie tej listy stwierdzam, że otwieramy walne zgromadzenie i stwierdzam ważności obrad. Powołuję przewodniczącego i prokuranta obrad po to, żeby to wszystko, co tutaj było do tej pory powiedziane, żeby to było formalnie zaprotokołowane. Na przewodniczącego proponuję panią Paulę Majcher-Guzik. Głosowanie. Osoby, to jest jawne głosowanie. Proszę podnieść rękę, kto się zgadza. Kto się nie zgadza, proszę zostawić rękę opuszczoną. Za pani Pauli na przewodniczącego walnego zgromadzenia. To nie jest...
liczymy. A może warto by się zapytać, czy są jakieś inne propozycje? Za chwileczkę będzie 17 głosów na tak, 20 to większość jest 24. Na protokulanta, sekretarza obrad proponuje siebie. Może mi się dowiedzieć? 24 osoby. Ilu zagłosowało za? 17 osób. 17 osób za. Ile osób było przeciwnych? No 7 albo się wstrzymało. Czy te osoby, które... Kto jest przeciw, rękę do góry? No przeciw, no coś musi być przeciw. Jak nie, to kto jest... Wstrzymali się. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Że to coś jest niezgodne. Dobrze, jeszcze raz. Tak. Właśnie, my też nie wiemy... Dobrze, to zweryfikujmy najpierw. Dobra, weryfikujemy, kto jest członkiem. Ja proponuję rozdać mandaty i wtedy będzie porządek. Najpierw sprawdzimy, kto w ogóle może głosować. Nie, proponuję, jeżeli osoby są wpisane, każdy z członków powinien dostać mandat i to będzie wiarygodność głosowania. A nie, że będą głosować osoby, które nie mogą głosować. Wstali się na listę i nawet w górkę. No właśnie, trzeba to weryfikować. Nie, że płaciły składy, prawda? Bo tak jest w statusie, nie? No, to możemy to zweryfikować. Statucie, przepraszam. Więc możemy to zweryfikować. Dobra, żeby tego nie przedłużać, to musimy tutaj wyłowić nas jako członków zwyczajnych, którzy mają prawo do głosu, bo są osoby, które się nie wpisały na listę, nie jesteśmy w stanie też wskazać, czy one głosują, czy one nie głosują przez podniesienie ręki. Więc mogłabym ewentualnie poprosić, że te osoby, które są wpisane tutaj na liście, po prostu siadły, czyli to jest 24 osoby. Przemysław Wójcik, Wojciech Hacieja, Stanisław Łazarz, Bogusław Uliasz, Dorota Wilk, Magdalena Borowska, Sebastian Głos. Michał Sandor, Daniel Jambrus, jest. Dariusz Zapata, jest. Andrzej. No ale te osoby wszystkie są. No, co tylko chodzi o to, czy to są osoby, które siedzą przy stole, bo dlatego nie wiemy. No to co będziemy tylko robić? No wszędzie po drugiej stronie. Tu jest miejsce, Daniel, jak coś. Jeżeli bo ktoś tam podnosi... Dobra. Mateusz Szczygły? Szczygła? Jest. Tutaj nie ma pojęcia. A tam jest tych dwóch panów wyborów. Tych dwóch panów szanownych, mam prośbę na chwilę, jakby mogli stać, odejść na bok. Tak, bo nie jest jeszcze wpisany na listę. Dobrze, to szybciej. Ja się też nie wpisał na listę. Kto się nie wpisał na listę? To proszę na chwilę. Co ty robisz na listanie? Przepraszam, proszę na chwileczkę. A te osoby... No że weryfikujemy, to może... Przepraszam, prosiłbym... Zarząd nie zweryfikuje. No ale jak jesteś w stanie zweryfikować? Kurwa, nie wpisałeś się na listę, to się obsuń! Spokojnie, ej, spokojnie, nie ten. Proszę o osoby, które się nie wpisały na listę, na chwilę wstały, nie zajmowały miejsca siedzącego, dobrze? Mogę prosić o to, szanownych panów? Nie. Dlaczego? Ale nie wpisał się na listę. To jest tylko kwestia, kto się nie wpisał. Ale to nie kwestionuje praw członka. No nie ma prawo siedzieć, tylko po prostu siedzieć gdzieś indziej. Dobrze, to proszę, szanowny panie, dobrze. Zarząd ma wpisy wszystkie pokładane. Proszę mi pokazać, szanowny panie, żeby dziś ktoś mi mówił, że mam cię podpisy. Nie ma prawo. Nie wiem. Bo my tak nie wiemy.
Dobra, nie chcę robić. Można, panie Stanisławie, nie ma sensu, bo to i tak brudnie się wyrównali w tą zmianę. Jakie korzy? Ludzie nie respektują prawa. No bo. To ja mogę wiedzieć, kto z tych ludzi tu wpłacił pieniądze. Ale to nie jest istotne. To wie zarząd. Proszę panią, ale nikt z kartkami nie przychodzi na zarząd. Stasiu, daj spokój, wysyłaj tylko co dalej. To wy powinniście przyjść, zrobić listę od bo za chwilę byle kto kartkę podniesie, jak ktokolwiek i powie, że ma. To są te wszystkie rzeczy formalne, prawne, które kiedyś się odbiły. Już się odbiły. To widać. Punkty pierwsze, otwarcie wolnego zgromadzenia i pierwszy punkt jest powołanie przewodniczącego i protokulanta. Powołanie przewodniczącego, ja proponuję panią Paulę Majcher-Guzik na przewodniczącego zgromadzenia walnego. Inne propozycje są? Czy są inne propozycje? Nie słyszę. No to w takim razie, że jak nie ma innych propozycji, to proszę o zabranie głosu. Podniesienie kartki do góry oznacza tak. Nie, dajmy na tak. Najpierw dajemy na tak. Podniesienie do góry to jest na tak. To jest za. To jest za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Kto się wstrzymał? Dwie. Dwie się wstrzymały. To jest na nie? Jedna osoba na nie. Za. No, nie zgadza się. Bo się wstrzyma osoba. Ja jeszcze. Nie. To 21 tu było za. Bo ja siebie nie policzyłem. Powołanie protokulanta. Sekretarza obrad. Czyli kandydatura Wojtka Barana na sekretarza obrad. Czy ktoś ma jeszcze jakąś inną kandydaturę? Nie ma. Głosujemy. Za. Raz, dwa. Kartkę podnieś, bo cię nie policzy. Kartkę pan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwanaście, dwadzieścia jeden. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Jedna. Dobrze, czyli punkt pierwszy mamy i teraz przechodzimy do kolejnego, powołanie, wybór komisji skrutacyjnej. Zgłaszam wniosek formalny. Dobra, czyli zmianę porządku obrad. Może najpierw ja jako przewodniczący przeczytam porządek obrad i wzniesiemy ten wniosek formalny, wciągamy jako jeden, dobra? Będą dwa. Dobrze, czyli pierwsze, dalszy ciąg dzisiejszego porządku obrad. Wybór komisji skrutacyjnej, sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia za rok 2023, sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności w 2023 roku, zatwierdzenie bilansu rachunków zysku i strat za rok 2023 oraz przyjęcie stosownych uchwał, udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w 2023 roku. Punkt 8. Zmiany w organach stowarzyszenia. Punkt 9. Wolne wnioski i dyskusje. I punkt 10. Zakończenie obrad. Czy ktoś tutaj z państwa chciałby jakieś wprowadzić zmiany do protokołu obrad? Proszę. Dwa wnioski formalne, dwa do przegłosowania. Pierwszy wniosek dotyczący formalności i stopnia tego prawnego zgłoszonego dzisiejszego walnego zebrania. Treść podałem z tego rządu. Proszę o odczytanie tego i przegłosowanie. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek formalny dotyczy porządku obrad, zamiany punktu 8 z punktem 9. Powinno być ten wniosek, a potem ten wniosek. Ja wnoszę wniosek formalny do przegłosowania dotyczący zmiany porządku obrad, dotyczący zamiany punktu 8 z punktem 9, to znaczy dyskusja w punkcie 8, a w 9 zmiany w zarządzie stowarzyszenia.
i jako dwa głosowania. Dobrze, co do kwestii, czyli tak naprawdę głosujemy nad tym wnioskiem formalnym pierwszym, czyli o przegłosowanie prawomocności zwołania walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia z uwagi na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód z dnia 24 czerwca 2024 roku, sygnatura sprawy 4S49/24/696. Z dnia wiemy jedyne co, że to postanowienie jest nieprawomocne. Czyli tak naprawdę pierwsze, kto jest za prawomocnością tego walnego zgromadzenia dzisiejszego? Kto jest za? Proszę. 23. 22. Kto się wstrzymał? Kto się musiał wstrzymać? Nie, bo może być przeciw. A kto jest przeciw? Dwie osoby. Dobra. Wiem. Przeciw. Ile osób głosowało, ile było za, ile było przeciw? 22 za, 2 przeciw. Za tym wnioskiem formalnym. Pierwszy. Tak. Teraz głosujemy za wnioskiem formalnym w zakresie wniosku o tak naprawdę zamianę punktu 8 z punktem 9, czyli zamieniamy najpierw wolne wnioski i dyskusje na zmiany w organach stowarzyszenia. Kto jest za tą zmianą? Jest 24, tak. 24 za. Dobra. Dobrze. W takim razie przechodzimy do tego punktu w zakresie wyboru komisji skrutacyjnej. Do pierwszego członka komisji skrutacyjnej wskazuje tutaj naszego Przemka Wójcika i drugą osobę Wojciecha Hacieje. Czy są jakieś inni chętni do komisji skrutacyjnej, członkowie? Dobra, czyli głosujemy za członkostwem w komisji skrutacyjnej na dzisiejszym walnym Przemka Wójcika. Kto jest za? Dobrze, za. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Okej. Czy w komisji skrutacyjnej nie powinny być co najmniej trzy osoby? Zgodnie z naszym statutem? Bo jeszcze nie ma przeciw i ja nie jestem wstrzymany. No pan się wstrzymał. Tego, nie, dwie osoby, tak, tam jeden, dwa. Nie. Powtórzmy. Dobrze, powtórzymy. Kto jest za? Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21. Okej. Kto jest przeciw? Pan jest przeciw. Jeden przeciw, kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dwie osoby się wstrzymały. Okej. Pytanie zadałem. Czy nie muszą być co najmniej trzy osoby w komisji skrutacyjnej? W statucie nie jest wskazane, że muszą być trzy osoby w komisji. Proszę dać mi chwilę. Nie mamy w ogóle w komisji rewizyjnej, w ogóle nie mamy komisji skrutacyjnej w statucie podanej, chciałabym powiedzieć. W statucie nie, ale to też wynika jego czynnych przepisów. Nie ma takiego obowiązku, że muszą być trzy osoby w komisji skrutacyjnej. To trzeba wybierać na dwie osoby. Nie. Też? Ale jedną, teraz będziemy głosować na drugą. Nie, no to masz. Nie, jedną. Jedną, no nad Przemkiem. Nad Przemkiem głosowaliśmy. W takim razie głosujemy za drugą osobą do komisji skrutacyjnej nad Wojciechem Haciejem. Kto jest za? Jeszcze jeden. Kto się wstrzymał? Dwie osoby.
Kto jest przeciw? Jedna osoba. Dobrze. Czyli mamy wybraną teraz komisję skrutacyjną. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego walnego zgromadzenia. To jest tak naprawdę sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia za 2023 rok. I tutaj tak naprawdę trzeba wskazać, że w 2023 roku mieliśmy zarząd stowarzyszenia w osobach Janusza Kręcikosta, Wojciecha Barana, Andrzeja Sojki, Mariana Morawskiego, Stanisława Łazarza, Arkadiusza Jamruza, Wojciecha Tomasiewicza i Dominika Zaborowskiego. I to był nasz zarząd, który w 2023 roku zarządzał klubem. Co do zarządzania pod kątem sportowym, to występowaliśmy wtedy w czwartej Lidze Śląskiej, nie awansowaliśmy do trzeciej ligi, czwartej ligi. Do trzeciej ligi nie awansowaliśmy. Pod kątem tak naprawdę finansowym, proszę dać mi chwilę, tylko rzucę okiem na bilans 2023 roku. Przychody stowarzyszenia w 2023 roku z działalności statutowej oscylowały w kwocie 500... Panie Przewodniczący, przerwę, pozwolę sobie przerwać. No, szedłem sobie w internet. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybranych przez walne zebranie członków stowarzyszenia. A gdzie to jest? Z czego wynika? Skrutacyjna, skrutacyjna. Nie mamy, nie ma możliwości. Komisja skrutacyjna powinien być też regulamin jakiś obrad, ale tutaj nie ma w tym stowarzyszeniu regulaminu obrad, więc... Nie, więc lecimy dalej. Co do sprawozdania tego finansowego i tak naprawdę kwestii dotyczących za 2023 rok, przychody z działalności statutowej tego klubu wynosiły 531 671,23 zł. Co do tak naprawdę przychodów z działalności gospodarczej, przychody z działalności gospodarczej wynosiły 46 tysięcy złotych. Co do tak naprawdę kwestii jakichś zysku było 11 239 zł 43 grosze. I to jest tak naprawdę, jak mniej więcej wyglądał ten budżet na 2023 rok. Ciężko mi się tutaj tak naprawdę wypowiadać co do, przyznam się szczerze, tego 2023 roku, ponieważ zarząd przeczytałam, jaki był. Nie wiem, czy ktoś tutaj chciałby zawrzeć głos za ten rok 2023 pod kątem tej działalności sportowej czy działalności finansowej. Rozumiem, że nikt. Co do kolejnego punktu, to mamy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2023 rok. Znaczy Komisja Rewizyjna może nam coś tutaj za 2023 rok ze swojej działalności powiedzieć. Króciutko tak. Komisja Rewizyjna Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego Szkakowianka jest w składzie ja jako przewodniczący, Daniel Jamruz, Marek Zaborowski, niestety nieobecny w dniu dzisiejszym, oraz Dawid Cieślik. Jest to drugi rok kadencji Komisji Rewizyjnej. W okresie roku 2023 Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia w dniu 23 czerwca 2023 w celu kontroli finansowej stowarzyszenia za rok 2022 oraz 29 czerwca w celu przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania za rok 2022. Z bieżącej działalności również przeprowadziliśmy kontrolę finansowo-ekonomiczną uwzględniającą wyniki stowarzyszenia w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności. I także w aspekcie wyników sportowych monitorowano poszczególne pozycje rachunku wyników. Mówimy o roku 2023. To nie osobne sprawozdania za rok 2022 budżetowy i finansowy. Monitorowaliśmy. Do 22 czerwca 2023 skontrolowaliście finanse za rok 2022. Było to przed walnym zebraniem. I 29, czyli wtedy, kiedy było walne zebranie, zostało przyjęte sprawozdanie. Zostali. A więc kiedy było skontrolowane? Przejdę do tego punktu.
Monitorowaliśmy pozycję poszczególnych rachunków wyników po stronie przychodów, kosztów, stan zobowiązań, należności. Kontrola za rok 2023 odbyła się w dniach 15-17 maja bieżącego roku. Jak się to ma do statutu, gdzie Komisja Rewizyjna ma obowiązek co najmniej raz w roku dokonać kontroli działalności klubu? No tak się ma, że został wymóg spełniony. W jaki sposób? Jeden raz w 2023. Dotyczy roku budżetowego. Ale dany rok budżetowego i dotyczy finansów danego roku budżetowego. Tutaj teraz mówił pan, tu mówił teraz przewodniczący, że w maju się spotkał w tym roku, no to właśnie, a w 23 powinno być na bieżąco. Było posiedzenie w czerwcu, 23. Ale dotyczące budżetu roku 2023 powinno być, a nie roku 22. 23 to jak? Nie. Jak może w połowie roku rozliczać budżet roku? Nie rozliczać, za cały rok skontrolować bieżącą działalność klubu za dany rok. I tak statut wyraźnie tam mówi, proszę przeczytać sobie komisję rewizyjną. Czego ma dotyczyć ta kontrola co najmniej raz w roku? Przeprowadzenie kontroli finansowo-gospodarczej co najmniej raz w roku. Tak. Nie jest wskazane. Raz w roku, myślałam. Proszę czytać dalej. Dobra, to przeczytamy. Paragraf 27, ustęp 2 statutu. Komisja rewizyjna czuwa nad bieżącą działalnością stowarzyszenia, ma prawo dokonywania przeglądu dokumentacji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest przeprowadzenie kontroli finansowo-gospodarczej co najmniej raz w roku. Z każdej dokonanej kontroli komisja sporządza protokół. Z czynności swojej komisja rewizyjna składa sprawozdanie walnemu zgromadzeniu. Czyli rozumiecie, interpretujecie to w ten sposób, że robię kontrolę w czerwcu, na przykład 23, i kontroluję to, co zostało uchwalone. Nie uchwalone. To, co zostało i to, co się wydarzyło w poprzednim roku. Dobrze. Ale tak było też wcześniej chyba, tak? W 22 było dokładnie tak samo i w 21 było dokładnie tak samo. W 18 było dokładnie tak samo, w 17 było tak samo. Teraz jest problem właśnie. Znowu. Ale czemu przepinamy? Bo to chce mnie to powoli wkurwiać, jaka jest prawda. A was to zaczyna bawić. Nie, bo u was było to samo, było tak samo, było przeprowadzane, nie było problemu. Tu jest przeprowadzone tak samo i jest problem. Mogę dalej? Tak. Ale czemu to nas nie tego pana nie udziwił, żeby nie przepinał? Bo to sobie. Uspokoiliśmy, jedziemy dalej. Dokładnie był test. Komisja rewizyjna otrzymała sprawozdanie finansowe za rok 2023, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę 22 591,70 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w kwocie 11 239,43 zł, oraz informację dodatkową rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto. Komisja postanowiła pozytywnie ocenić przedstawione sprawozdanie. Uznano przedłożone przez zarząd dokumenty za rzetelnie opisujące sytuację klubu. Stwierdzamy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i dokumentami księgowymi, że jest ono zgodne z księgami i stanem faktycznym. Komisja stwierdziła, że przedłożone dokumenty zostały przygotowane w sposób umożliwiający ich pozytywne zaopiniowanie i stawia wniosek do walnego zgromadzenia o udzielenie członkom zarządu absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku 2023. I w związku z tym formalnie składamy wnioski o udzielenie absolutorium dla członków zarządu za rok 2023, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023, zatwierdzenie sprawozdania zarządu za 23 i przeznaczenie zysku stowarzyszenia za rok 23 na działalność statutową. Dziękuję. Teraz przedstawię Państwu projekty tych trzech uchwał, o których tutaj powiedział przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pierwsza uchwała mówi o właśnie udzieleniu absolutorium tak naprawdę zarządowi Jaworzyńskiego Stowarzyszenia Piłkarskiego Szczakowianka za rok 2023.
i udzielamy tutaj absolutorium osobom: Januszowi Kręci-Chwostowi, Wojciechowi Baranowi, Andrzejowi Sojce, Marianowi Moraskiemu, Stanisławowi Łazarzowi, Arkadiuszowi Jamruzowi, Wojciechowi Tomasiewiczowi i Dominikowi Zaworowskiemu. Ta uchwała w życie wchodzi z dniem pojęcia. To jest podjęcia, to jest taki pierwszy projekt. Żeby było udzielone absolutorium, musi być przegłosowane. Tak, musi być, ale co projekty. Ja czytam Państwu projekty. Ja nie wiem, po co to czytam, bo ja chcą wiedzieć, na co będą głosować. Ja już przyjąłem, jako uchwała powstaje po głosowaniu. Ale powiedziała Pani projekt. Słowo klucz na początku projekt. Żeby wiedzieć, nad czym mamy głosować. Nie czepiajmy się sytuacji, tylko słuchajmy dokładnie. Głosujemy nad udzieleniem absolutorium. Będziemy. Pierwszy projekt, teraz mamy drugi projekt uchwały. Muszę przedstawić Państwu, czyli drugi projekt uchwały to jest uchwała o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2023 rok w kwocie 11 239,44 zł na zasilenie funduszu statutowego. To jest tak jakby drugi projekt uchwały, o czym mówiła komisja rewizyjna, co zawnioskowała. I trzecia uchwała jest właśnie tak naprawdę uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2023 rok, w tym bilansu wskazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 591,70 zł i rachunku zysk i strat wykazujący zysk netto 11 239,43 zł. Dobrze, przechodzimy w takim razie do tych uchwał. Przechodzimy do głosowania właśnie nad udzieleniem absolutorium zarządowi Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego Szczakowianka za rok 2023. Pierwszy, kto jest za udzieleniem tego absolutorium osobom, które były członkami zarządu, czyli pan Janusz Kręcik-Post, Wojciech Baran, Andrzej Sojka, Marian Morawski, Stanisław Łazarz, Arkadiusz Jamruz, Wojciech Tomasiewicz i Dominik Zaborowski. Czyli głosujemy w pakiecie. Jako zarząd, tak, bo my udzielamy zarządowi. Całemu zarządowi. Całemu zarządowi musimy udzielić. Czyli kto jest za? Kto się wstrzymał? Druga uchwała. Głosujemy na przeznaczeniem zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 11 239,44 zł na zasilenie funduszu naszego statutowego. Kto jest za? Wszyscy. Jeszcze kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt. To samo jest tutaj. Dobrze, i ostatnia nasza uchwała. Uchwała, głosujemy nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2023 rok, w tym bilansu wskazującego po stronie aktywów, pasywów kwotę 22 591,70 zł i rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 11 239,43 zł. Kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2023 rok? 23 osoby. Kto jest przeciw? Wotek? Nie, ja bym opuścił, przepraszam. Kto się wstrzymał? Nikt. Przechodzimy w takim razie do tego punktu, który został zmieniony w kolejności: wolne wnioski i dyskusja. Czyli tutaj przechodzimy tak naprawdę zapewne do tych kwestii aktualnej sytuacji klubu, w jakiej klub się znajduje pod kątem i sportowym, i pod kątem finansowym. Wiadomo, na dzień dzisiejszy, może zacznę od pierwszej drużyny. Co do pierwszej drużyny, mamy rezygnację sztabu trenerskiego po tym sezonie. Do tego mamy tak naprawdę aktualnie 7 zawodników, którzy wyrażają chęć
pozostania w klubie i reprezentowania barw klubowych w następnym sezonie. Co do kwestii tak naprawdę nowego trenera i innych tutaj kierunków, to pozostaje kwestia tak naprawdę zarządu, czyli tak naprawdę głosowania zarządu nad wyborem osoby trenera oraz potem trener sam będzie tutaj ściągał zawodników, którzy będą reprezentować barwy klubowe Szczakowianki w tej drugiej lidze śląskiej, bo tak ta liga będzie się nazywała. Co do kwestii finansów klubu, tak naprawdę jeżeli chodzi o finanse klubu, posiadamy środki finansowe na koncie PKO. Są to środki w większości ze składek rodziców oraz grantów i to są właśnie te składki finansowe, które tam się znajdują. Co do, i mówię, to są tak jakby dwa najważniejsze tematy. Trzeci najważniejszy temat, no to też są te kwestie dotyczące tak naprawdę no, przyszłości zawodników w naszych grupach młodzieżowych i dzieciak, bo tutaj też musimy się skupić na sprowadzeniu im sprzętu, dodatkowych jakichś zajęć, bo w tym roku udało się tylko tak naprawdę ta motoryka i te zajęcia z trenerem bramkarzy i też poszerzeniem jakiejś oferty tutaj szkoleń. Ale mówię, na dzień dzisiejszy kwestie mamy tutaj do rozważenia, które dotyczą głównie pierwszej drużyny. To są te kwestie najważniejsze. Co do kwestii tego dzisiejszego postanowienia, które jeszcze nie jest prawomocne, no to jest kwestia tak jakby otwartej rozmowy, bo chciałam się dowiedzieć tak naprawdę, co tutaj panowie, jaką mają wizję na ten klub. Chciałabym, żeby może kto chce, niech się wypowie właśnie na temat wizji tego klubu. Nie wiem, czy mi to jeszcze robię. Czy można? Tak, proszę. No. Już wiem. Może, zanim przejdziemy do wizji klubu, ja bym chciał wrócić troszeczkę tak historycznie. Przypominam sobie trzech członków zarządu. Na chwilę obecną tylko widzę panią z tych trzech członków zarządu, którzy obiecywali niesamowite zmiany w klubie. Wiceprezes powiedział, że pod względem sportowym jest wszystko ogarnięte, jest wszystko w porządku. Członek zarządu zaznaczył i wskazał, że pod względem organizacyjnym coś kula jest niewłaściwe, to trzeba poprawić. I co od tego się wydarzyło? Pod względem sportowym najstarsze osoby związane z klubem nie przypominają sobie takiej sytuacji, żeby pierwsza drużyna seniorska zdobyła tylko 3 punkty. Nikt sobie takiej sytuacji nie przypomina. I z czego to było spowodowane? Wiceprezes obiecywał niesamowite wzmocnienia doświadczonych zawodników. A raptem co? Przyszło 5 młodzieżowców, którzy nic do drużyny nie wnieśli i wielka gwiazda, w cudzysłowie piłki nożnej, tak zwany Ostry, który miał podnieść poziom piłkarski. Czyli pod względem sportowym to, co przejęliście w sposób nielegalny, tak to będę ujmował, posypało się całkowicie. W podobny sposób przeglądając, będąc cały czas przeglądając strony internetowe, to co się stało od strony organizacyjnej, od strony kontaktu z kibicami, to jest zgrozą. Wiele osób się odsunęło albo zostały odsunięte przez was, przez bamowanie czy też blokowanie ich na koncie. Nie przyjmowaliście żadnego słowa krytyki. No i teraz, na chwilę obecną, wiemy, że rozpoczęcie sezonu, sprawa między sezonami, czas jest bardzo krótki. I na chwilę obecną nie mamy trenera, nie mamy zawodników i propozycja jest tego typu, tak, że znajdzie się trener, on będzie miał zawodników. Czy to nie jest równia pochyła, czy nie spadamy? Tu jest większość grono rodziców, którzy są za tym, żeby rozwijały się ich pociechy. Jesteśmy za tym, oczywiście. Tylko, że te dzieci nie będą się rozwijać, jeżeli nie będzie pierwszej drużyny. Nie będzie takiej dotacji. Na chwilę obecną, jeżeli spadliśmy na poziom jakiej? 6. ligi, nawet 7. ligi, ta dotacja będzie coraz mniejsza. Czy wy
ze składek rodzicielskich utrzymacie tych trenerów, którzy mają coraz większe żądania i perspektywy nie wiadomo czego? Składki pokrywają tutaj rodziców wynagrodzenia, a mówi o tych trenerach, którzy tak mają Za chwilę będą mieli, no bo przecież chłopcy, ja pamiętam. Chłopcy pracują z trenerami, z którymi teraz pracują i trenerzy są zadowoleni. I od 5 lat nie odczuwaliśmy jakieś, jakby inny zarząd, żeby dzieci miały coś organizowane, żeby się... Nasze dzieci nie trenują tutaj. I od 5 lat się nie zmieniło. Nasze dzieci oprócz tego, że rodzice musieli catering robić, żeby dzieci miały jakiegoś Mikołaja, żeby miały autobus, żeby ich rozmawiali. Ja mówię o kwestii, że okej. Czyli to, co było, żeby zabierać go z jednej osoby. Przepraszam. To, co było jakby zaczątkiem i to, co zostaliście w jakimś sensie zarażeni przez jedną osobę, bo ja próbowałem sobie to w jakiś sposób przeanalizować od roku 23 poprzez rok 24 i moim zdaniem zostaliście zbałamuceni przez jedną osobę perspektywą nie wiadomo czego. Ale kończąc jakby moją wypowiedź, czyli i zapytanie do obecnego zarządu, czyli podtrzymam to, jakie są perspektywy, aby w sierpniu wystartowała drużyna, która nie to, że utrzyma nam poziom drugiej Ligi Śląskiej, tylko będzie mogła walczyć o powrót drużyny na wyższy szczebel rozgrywkowy. Dziękuję. To może ja jeszcze zadaję. Ja zapytam, dobrze? Kogo pan miał na myśli jako pierwszą osobę? Bo rzuca pan tutaj takimi skrótowymi hasłami, my nie do końca się orientujemy, więc jeżeli pan mówi o kimś, bardzo byśmy chcieli wiedzieć o kim. Skrótowo mówię, bo nie jestem blisko klubu. To też mogą, żeby nie było... No ale pana wypowiedź nie była kompletna, prawda? To są moje przemyślenia i to, co widzę, co się... Czyli nie dowiemy się, dobrze. Tak, no bo wspomniał pan o tej młodzieży, tak. No my przez te pół roku oczywiście nie powiemy, że było idealnie, natomiast widzimy progres, ponieważ państwo jako poprzedni zarząd, jeśli chodzi o kwestie młodzieży, nie chcieli z nami w ogóle rozmawiać. Ta młodzież była kulą u nogi i stąd też dlatego między innymi doszło do zmian, ponieważ my jako rodzice mamy świadomość tego, że zespół seniorski musi istnieć na odpowiednim poziomie, ale też chcemy walczyć o nasze dzieci, bo umówmy się szczerze, na tym poziomie rozgrywkowym ta drużyna powinna się opierać o zawodników, którzy są wyszkoleni w tym klubie. I do tego chcemy dążyć. Świadomość, jeżeli nawet byś pan popatrzył na piłkę nożną w Jaworzu. Tak. Ile mamy drużyn seniorskich? Cztery. Na jakim one poziomie są? Widzimy. 6., 7., 8. liga, prawda? Rozgrywkowa. Tak, mamy szkółę. I teraz. Mamy akademię. To jest na etapie 5. ligi, tak jak szkółka. 5. liga, a to jest 6. liga, proszę pana. No nie szastuję, myślę, że to nie jest clue. No niech pan kontynuuje. 6. poziom. I teraz mamy akademię wychowanków, którzy dochodzą do jakiegoś wieku. I proszę mi powiedzieć, ile z tych dzieci gra w tych klubach? Ja mam pytanie do rodziców. Czy państwo zostaniecie przy tym klubie? Moje dzieci nie grały w tym klubie, bo ja miałem dziewczyny. Jeszcze nie było drużyny dziewczęcej. I jestem przy tym klubie od swoich młodzieńczych lat, jak kopałem piłkę. Nie grałem, tylko kopałem. I jestem cały czas. Ja mam pytanie. Czy pana, czy pani syn zrezygnuje, czy pani dalej będzie przy tym klubie? Jeżeli zmieni się zarząd i będzie się działo tak, jak się zaczęło dziać, ja to się tak, pytam, pana. Ja się pytam, no to ja panu powiadam, że tak, czas jeżeli będzie zarząd taki, który będzie dbał o tych każdy, dzieci. I nie każdy sobie zada takie pytanie i później możemy po latach sobie poszukać tej odpowiedzi. Powiem panu, co się dzieje. Grupa trenera Michała Sendora, naprawdę obiecująca grupa, jeśli chodzi o Szczakowiankę. Tutaj już wielu chłopaków w perspektywie 2-3 lat myślę, że może grać w seniorskiej drużynie. I to jest to, do czego my chcemy dążyć. I to jest ścieżka, którą powinniśmy iść. Tak? Bo przepłacanie zawodników za duże pieniądze, którzy niestety odcinają kluby, nie będąc stąd, uważam, że nie jest zasadne.
Okay. Jeszcze wracając do seniorów, bo pan wspomniał, że tutaj znaczny spadek sportowy. Oczywiście patrząc na tabelę zgadza się, natomiast no, ten jakby spadek panowie też rozpoczęli, zwalniając trenera. Nie znacie sprawy. Być może. Ja mówię o tym, co widzę. To nie była sprawa trenera. Okej. Ja mówię to, co widziałem z zewnątrz. Myślę, że nie było podstaw do zmiany trenera w tym momencie. Panowie może wiedzą więcej. Zmiana trenera była po zakończeniu rozgrywek w 23 roku w czerwcu. I była ugoda razem z trenerem Pignarem, że jeszcze będzie pół roku i on na to wyraził zgodę. No tak, ale warunkami, no. Których nie i nie dopełnił warunków. I jeżeli nie dopełnił, dlatego rozstaliśmy się. No. Nie z przyczyn naszych, z przyczyn jego. Jeżeli chcecie wiedzieć, czyli o co chodziło, to zapytajcie. Moje pytanie dotyczące tego. Jasne. Czyli tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy dwóch kandydatów na trenerów. Ja wiem, że panowie też mają kandydata na trenera, bo tutaj dostałam wiadomości od zawodników, którzy dostali te oferty. Jak to mówię, jest to hermetyczne środowisko, dlatego tutaj taka informacja też do mnie doszła, że państwo, panowie też mają tego kandydata na trenera. No nie ukrywamy, to jest jeden z na sercu. Wiem, że wiem, no to tak jak Nie wszystkim, bo niektórzy mówili, że oni mają DNA Szczakowianki i nie widzę tego osób tutaj. No widocznie Więc koncepcjonalnie. Ale tak odpowiadając na część uwag, powiem szczerze tak, cały czas staraliśmy się od kilku lat dotrzeć do zarządu, żeby iść w kierunku tego, żebyśmy stawiali na młodzież, żeby z drużyn młodzieżowych, bo to nie jest możliwe, że wszyscy zagrają, tak? Ale powiedzmy uczciwie, jeżeli dwóch, trzech wychowanków z każdej drużyny wejdzie do pierwszej drużyny, czyli z każdego rocznika, idąc po kolei, to będzie sukces tego klubu i to będzie coś, co zacznie nas wyróżniać. I to trzeba było zrobić w ten sposób? W 22 roku nie było chętnego na przejęcie klubu. Pamiętam nasze działania, żeby się zebrało trochę więcej osób, które coś nie, zebraliście się i mieliście przyjść na zebranie również w 23 roku na walnym i żeście nie przyszli, bo już mieliście uszyty program. Powiem jedną rzecz. Nic mi na ten temat nie wiadomo. W 22 roku nie rozmawiałem z nikim, z nikim nie planowałem niczego. Natomiast próbowaliśmy organizować zebrania z zarządem, na które przychodziłem i próbowaliśmy rozmawiać po to, żeby poprawić sytuację drużyn młodzieżowych. Nie były podnoszone tematy, że one są najważniejsze. Była propozycja to, żeby jeden z rodziców wszedł jako członek zarządu. I co? Ja nie razu nie byłam podjęta. Inaczej, ja takiej propozycji nie dostałem. Nie, no to było na spotkanie z rodzicami. Za każdym razem, a tych spotkań miałem 7 ostatnich 5 lat i na każdym proponowałem rodzicom. Mieliście różne uwagi, powiedziałem, słuchajcie, uwagi są słuszne, tylko ktoś te uwagi musi realizować. Proponuję, żebyście się zaangażowali w to. Słuchajcie, za każdym razem głucha cisza zapadała. Doprowadziliście do sytuacji, że można, że społeczeństwo, tak jak jest w Polsce podzielone, tak społeczeństwo Szczakowianki, tej rodziny Szczakowianki zostało niesamowicie podzielone. Ja to widzę w trzech grupach. Osoby, które są sercem od narodzin ze Szczakowianką. Kolejne pokolenie to jest pokolenie sukcesu, kiedy Szczakowianka miała awans ekstraklasowy. I trzecie pokolenie to jest to, za przeproszeniem, rodziców roszczeniowych. Bo każdy ma Lewandowskiego w domu. Mówię, nie, ale no to jest przesada z tym pokoleniu roszczeniowym. No. Ale tak to wygląda, ja w tej sali. Ze strony rodziców padło pytanie, czy będzie dofinansowany obóz dla dzieci, tak? I chce pan wiedzieć, co usłyszeliśmy od was? Ja wiem, co było usłyszane. Nie, ja panu powiem, co usłyszeliśmy. Że wy nie będziecie dzieci promować homoseksualizmu. Tak. Tak jak ten pan powiedział, że ja powiedziałem, gdzie ja to powiedziałem, powiedz pan, to co pan powiedział, gdzie ja to powiedziałem. Ale panu to powiedziałem, że ja się nie mogę samochodu kupić, bo dzieci są. Powiedz pan, czy ja panu to powiedziałem kiedyś? Co pan powiedział? No przypomnij sobie, co pan powiedział w zimie. Raz do roku, jeżeli już ten temat został poruszony. Czy ja panu to powiedziałem? Raz do roku. Że ja nie mogę sobie samochodu kupić bez dzieci. Potwierdzenie. Tak pan powiedział. Nie ma wyroku związanego. Tak pan powiedział, jak nagrane to jest. Pojedynczo, bo się nie da wszystkiego.
reagować. Jeszcze raz powtarzam. Proszę, proszę puścić to na nie taki. No ale pytam, czy pan wyjaśnicie ode mnie? Druga sprawa, co pan to powiedział, że co my powiedzieliśmy? Że nie będzie się promować homoseksualizmu. Nie, nie. Znowu pan błądzi. Ja panu powiem, jak to było. Wyście zapytali, że chcecie jechać gdzieś na zewnątrz, to znaczy gdzieś tam jakiś obóz. Tak, obóz sportowy. Tak, i myśmy powiedzieli, że my nie wyrażamy zgody z tym, że się nie podpiszemy pod tym, bo jak się komuś coś stanie, żebyście sobie sami to organizowali. I tylko tyle. Może się coś komuś stać, no może ktoś tam był. No. Dzieci w klubie sportowym. No ale tak, ale my nie chcieliśmy odpowiedzialności wziąć za to. Rozumiesz? A czemu nie mogliście sobie sami jechać? A jaki problem? Sami to zorganizować. Ale to jedna rzecz. Mówimy. Jesteśmy w klubie. Jesteśmy w klubie i mamy sobie sami. No ale pan tu mówi o jakimś homoseksualizmie. Cytowałem pana. No ale ja mówię, że może się coś stać. Nie mówiłem o żadnym homoseksualizmie. Nie, dokładnie zacytowałem, co pan powiedział. No mogą być, no i co? I potem kto odpowiada? Pan czy ja? Nie, za to? Pan nie odpowiada. Panie Andrzeju, jedna dobrze rzecz, ja panu odpowiem. Odpowiada. Dobrze, ale wiecie co? Panowie, jest takie stanowisko. Ale chodźmy już z dziećmi, bo naprawdę dzieci są ważne. Dzieci są ważne i zawsze to były ważne. Nigdy nie było tak, że mówiłem, że dzieci są tu nieważne i nie jest. Nie wpychajcie mi słowa w usta. Ja będę, ale ja pytam o klub. Dobra, ja... Ale już nie. Ale zostawmy dzieci teraz. Przygotowania do sezonu drużyn. Ale zostawmy dzieci. Dzieciom się krzywda nie dzieje. Tak? Rodzice chcą zapłacić za ten obóz, potrzebują tylko, żeby klub wysłał trenera. W ramach organizacji pojawia się osoba kierownika obozu, która za wszystko odpowiada i dzieci mogą jechać. No jest takie rozwiązanie alternatywne. No dobrze, no to sobie rozwiązujcie, jeszcze organizujcie, nie ma problemu. Przedstawia ofertę, klub wybiera ofertę, przedstawiamy i jedziemy. Ja jest milion sposobów rozwiązania. Dobrze, dalej mam rozwiązać. Dobrze, ja bym chciał porozmawiać o klubie ogólnie. Dzieci zawsze to były ważne i ja w tym nie neguję. Czy wam lepiej, czy dzieci lepiej było za rządów naszych, czy teraz, czy za jakichś, to po prostu jest... Skupiamy się cały czas na dyskusji o okay dzieciach, a to jest jeden z elementów. Ja zadałem pytanie do tego, Państwo, że mamy dwóch kandydatów na trenera, Państwo właśnie i tu bym chciał wrócić do tego. I trzeba tak naprawdę tu się zastanowić, kto tak naprawdę tym trenerem ma zostać. No ale ci kandydaci na trenera to są tacy, którzy grali w tej Ekstraklasie i tak naprawdę prowadzili drużynę, tak. Ja jeszcze na temat trenerów, jest tutaj trener Sendor, doświadczony trener, co też było zarzucone, że poprzedni zarząd zatrudnił trenera, który nie ma żadnego doświadczenia, ale ma doświadczenie zawodnicze niesamowite, ogranie w klubie. I żeście mu zarzucili i na niego pomyje, żeście wylali. Ale pan Sender, proszę powiedzieć, trener Krajanowski. Ale kto na niego pomyje? Tutaj nie ma tego. To jedna rzecz. A kto go odwoływał? Czy kto? Jedna rzecz, rodzice nie wypowiadali się w tej kwestii. Ja mówię o klubie, nie o rodzicach. Ale czemu? No to nie róbmy teraz mówię o rodzice. Ja mówię do stowarzyszenia. Ja nie jestem kandydatem na trenera pierwszej drużyny. Od razu to zaprzeczam. Jeżeli to pan miał na myśli. Nie, ja się pytam, na jakiej podstawie pan został powołany, mając jakie doświadczenie, żeby prowadzić. Jako asystent. Nie jako pierwszy trener. No. A pierwszy trener jakie miał doświadczenie? Który był asystentem w Piaskach, tak? Czy radzi? No i później chcemy wynik jakiś osiągnąć, prawda? Przejdźmy dalej. No ale dobra. Ale chwileczkę, no ja tu miałem parę pytań do pani, no bo w gruncie rzeczy to wtedy jak żeście przejęli ten klub, to myśmy mieli już ugadanych trzech klasowych zawodników i dzisiaj mogę powiedzieć, że utrzymalibyśmy to w czwartym spokojnie. Tego nie jest w stanie nikt przewidzieć. Tak, pani nie może tego przewidzieć, bo pani jest 20 lat w klubie tak jak ja. I to, co pani dzisiaj mówi o tym, że pani ma trenera, że pani ma siedmiu zawodników, może pani wymienić tych zawodników? No nie, tutaj akurat... Nie może pani wymienić? No ja wiem, których ma pani siedmiu. No. No tak, proszę panią, proszę, ale chciałem, żebyście wymienili, no wiecie co. Ale nie wymienia się, dopóki się nie podpisze umowy. Ale nie przerywaj.
słuchajcie, no. Ja myślę, panie Andrzeju, że takie rozmowy na temat ten to nie interesują co wszystkich członków. Ale dlaczego? No zrobicie to samo, co... Ale nie zbudujecie zespołu na miarę Szakowianki. Dobrze, ale mogę też... Bo jest za krótki czas, no panowie. No. To trzeba było już pracować miesiąc, dwa miesiące temu, jak ja pracowałem na to, żeby już stworzyć tam tą drużynę, no. To nie jest tak, że pan Krajanowski przyjdzie i on dopiero będzie szukał zawodników, tak pani? Nie szuka, od dwóch miesięcy ma już i jest ta sama sytuacja, co była, proszę niech pani przerywa, ta sama sytuacja jest co w zimie, mieliśmy już gotowych, tylko bo niestety wkroczyliście w ten sposób, jak żeście wkroczyli, no. No i powiem wam szczerze, że nie wiem, w grobie się przewraca Stadler, w grobie się przewraca Janigarz, w grobie się przewracają wszyscy ci działacze, których ja znam od dziecka. Nigdy w życiu tak klubie nie było. Nigdy takiego czegoś by w życiu nie zrobił, co wyście zrobili. Nigdy. Nie macie po prostu kompletnego wstydu. Nosicie głowę do góry, a narobiliście tyle złego temu klubowi, że teraz nawet nie ma jak rozmawiać. Niech mi pani powie, jakie pieniądze pani załatwia od sponsorów. Jak kwota? Niech pani strzeli kwotę. Zanim będzie pytanie, tam są jeszcze dwa pytania. Niech pani strzeli kwotę. No, jakie pieniądze dla klubu? Ale nie, ale ja pytam panią, zadałem pytanie. No, 17 tysięcy. Dobrze, proszę panią, będzie pani teraz miała dotacji 120 tysięcy, tak? Tyle pani zostanie, tak? I teraz 17 tysięcy ma pani 140. No i teraz pani mi mówi, że pani chce utrzymać piąty lidze za pieniądze nawet 200-250 tysięcy, tak? Ile pani wydała teraz? Bo pani mi żadnego bilansu nie wydała. Bo pani nie wydawała, tylko zarząd. No. Klub. Dobrze, ile zarząd wydał teraz? No my tutaj mówimy dzisiaj na temat kwoty. Czy pełną dotację, czy nie? Czy pani jeszcze po prostu. Bo pani tylko mówi, że ma pani na koncie tylko pieniądze PKO. A ma pani pieniądze na koncie WBK? Nie, bo została wydana dotacja, która wydała dotację. Tak. Czy mógłbym wiedzieć, na jaką kwotę pani złożyła rozliczenie dotacji? Została złożona rozliczenie dotacji, ale na jaką kwotę? Zobaczyć dokumenty. Ale no niech pani, ja damy 10 tysięcy nie wykucił. No ale, to jest sedno sprawy. No. Panowie, wy chcecie znowu zrobić się, czy rozwalić klub. No. No. To jest sedno sprawy. Wiedziałem, że trzeba siąść i się przygotować, a nie żeby nie mówić. Ale czemu? No czemu pani? Przecież pani wie, na ile pani złożyła klub. Proszę panią, ja wszystko wiedziałem, miałem w głowie. No pani jak nie wie, pani. Nie, słuchajcie, to nie ma się z czego śmiać, bo to nie jest kwestia dokumentów, tylko wiedzy podstawowej. Ja rozliczam dotacje, to wiem na jaką kwotę. Wiem na jaką kwotę rozliczam. Są dwa pytania. Pani, ale niech pani nie będzie adwokatem, pani prezes, bo ja pytam pani prezes. Przepraszam, tam były dwa pytania z tyłu sali, proszę. No widzicie, no i nie umiecie odpowiedzieć na proste pytania. Jeszcze raz. Skoro mówimy o wyniku sportowym, skoro tak zachwalacie wasze rządy, od 17 lat waszym szczytem możliwości była czwarta liga. To jest jedna sprawa. Teraz narzekacie na wyniki, że my spadli, 23 punkty mieliśmy przez cały sezon, tak? A chciałem wrócić do waszego też rządzenia w klubie, rok 2017-2018. Spadamy z hukiem z czwartej ligi, mamy ile punktów? No wiecie, bo tak żeście ochoczo to mówili o historii waszych rządów i potem reszty. 23 punkty za waszych rządów, co żeście z Sermaka zwolnili w drugiej rundzie dopiero, to przedstawowy. Znacie się na prowadzeniu klubu wszyscy, widzę. I od 17 lat gnijemy w czwartej lidze. W czwartej lidze. Jak był śmierciak i reszta, trzecia liga, mógł być awans, to żeście się pokłóciliśmy, spadli z hukiem. I od 17 lat tu gnijemy jak frajerzy, bo taka jest prawda. W czwartej lidze nie ma... Ty się kompletnie na niczym nie znasz. No widzę, jak ty się właśnie znasz. U was to się wszyscy znacie. Za waszych czasów to była komuna. Panie Andrzeju. Komuna. Panie Andrzeju, taka... No, nie mogę chodzić, ale... Ale nie gadaj głupo, powiedz co ty zrobiłeś dla tego klubu, co? A co byście zrobili? Ale co ty, dałeś chociaż jakieś pieniądze kiedyś? Remontowałem tutaj szatnię. Jeździ tyle i tak, to jest twoje. Remontowałem szatnię, wieszałem ogrodzenia, malowałem. Co byście zrobili? Jesteś rządem na dupie tego klubu, rozumiesz? Rządem na dupie to jesteście wy. Bo wam się nic nie da powiedzieć, jesteście bohaterzy. Ty nie masz po prostu pojęcia o tym klubie. No, ty masz pojęcie tak samo jak wiecznie płakałeś, że jest brak pieniędzy w klubie. Nie było co się działo. Tego. No. Nawet nie masz pojęcia, no. A wieczny płacz o pieniądze z miasta to było do kogo? Jaki rzeczy sponsor załatwili?
No jaki jesteście sponsor za chwili? No pytam, czekam. Powiedz mi, kto w tym mieście zrobił awans nawet do czwartej ligi? A z kim nie zrobili awans? Ze Śmierciakiem. I Skoraczyki jest tym... No i co, zaczęli robić drugą ligę i co? Ja się odsunąłem i co zrobili? Zrobili to samo co wy. Tylko, że oni nie byli gołąbicami, tak jakby. Rozumiesz? Mieli gęsi, popłacili wszystko. Zostawili mi tylko... Nie zostawili mi ani trenera zawodnika. I co zrobiłem? Uratowałem klub wtedy? Co uratowałeś? No a jak było? No przecież oni zrezygnowali. A właśnie tym razem, spadli z kukiem. Przez kogo? Przez mnie? Oni zrezygnowali, zawołali, powiedzieli, że rezygnują wszyscy i zwolnili wszystkich zawodników. A dlaczego? Zostałem bez zawodów, nie pamiętam. Czyż byłeś prezesem? Dlatego już tego nie załatwiał? Jak wiem, ja się odsunąłem od tego. No to przed chwilą, że się ratowali klub, teraz się odsunąłeś. No odsunąłem się od tego. No się w końcu zdecydujcie. Powiedziałem, że nie jesteśmy w stanie drugiej ligi zrobić. No. Zrobiliśmy tu trzy balle. Mieliście wybrać zarząd, nie wybrali, potem zadzwonili po mnie, że żebym do grudnia to trzymał, ale mówię okej, okay, ale ja tylko dotacje rozliczam, resztę wam daję. I było dwa miesiące i co? Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie, takie na szybko. Dobra, panie Andrzeju, już, dobra. To samo było... Już, halo. To samo było z wami. Do brzegu. Się dowie, siedli się, powiedzieli, że rezygnujecie. Tak było? Możesz mi popatrzeć w oczy? Było tak czy nie? Pytam się ciebie, przyszliście do mnie, siedliście na tym, powiedzieliście tak, że rezygnujecie, bo nie wiedzieliście, że to tak wygląda. Tak było? Popatrz mi, bo czyż tak było. Nie złożyłem. Nie, ja nie wiem, że złożyłem. Przyszliście z tym, bo powiem się, że chcecie zrezygnować. Dobra, hej! Jedno pytanie chcę tylko zadać. Panie Sojka, panie Andrzeju, jedno pytanie. Co ci powiedziałem? Nie, zostaniecie, ja wam pomogę. Tak powiedziałem? Patrz mi w oczy. Tak powiedziałem? Nie. No, tak powiedziałem. I co było? Pomogłem wam? Zajmowaliście się dziećmi. Nie wtrącałem się. Ja się zajmowałem pierwszą drużynę. I co? Dziękuję. I robiliśmy awans? Zrobiliśmy awans? Dzięki nim tak samo, bo oni się tak samo dokładali. Ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie. Nie mam żadnego żalu do nich. Byli naprawdę pomocni. No. Że w tym awarii. Dobra, okej. Okay. Ale skończmy ten temat. Ale już pan jedzie dalej. Nie jesteście w stanie nic zrobić. Ja wam to mówię. Takżeście zepsuli wizerunek tego klubu, sponsorów tego wszystkiego, że dzisiaj nie załatwicie ani złotówki nigdzie. Na tymi pieniędzmi sobie pani nie poradzi. Wszędzie wiedzący. No. 20 lat tu jestem. I wiem, co to było. 20 lat giniemy w czwartym. Dobra. Ja temu klubowi kibicuję. Panie Andrzeju! Daj pan powiedzieć coś. Super. Ja temu klubowi kibicuję od lat 90. Mój ojciec tu grał, mój kuzyn tu grał. Cały czas mi jest ten klub na sercu, jest bardzo ważny. Ale jedna podstawowa sprawa. Byliśmy wtórzy. Mieliśmy wynik u siebie na plus. Wygrywamy do 85 minuty. Przegrywamy ten mecz jak frajerzy. Wie pan, co mi powiedzieli zawodnicy na boisku? Nie będę wymieniał nazwisk, ale dwóch zawodników, którzy już byli poza klubem w trakcie tego meczu. Powiedzieli mi oficjalnie przy Smarzyńskim, że ich ten klub nie interesuje, bo oni już mają kontrakty gdzie indziej. Więc jak miał ten awans wyglądać? Ale co to pan chciał założyć? Bo pan był prezesem wtedy. No to jak pan prowadził ten klub, jakich miał pan zawodników, jaki miał pan sztab trenerski, skoro zawodnicy mieli oficjalnie podejście do tego tak, że nie będziemy robić tego awansu? No przecież najlepszy trener był. Po co się musieliśmy? No ale zrobiliśmy, wygraliśmy ligę, nie? Co zrobiliśmy? Przecież zawsze w każdym stadzie jest jakaś czarna owca, nie? Wygranie ligi, przegranie. Zawsze jest czarna owca, ja nie mam na to wpływu. No jak nie ma pan ale to? Ale przed chwilą pan mówił, ale nie mam na to wpływu. Tu były tacy zawodnicy, którzy grali w STS-a i też sprzedawali mecze i wiem, no. I też ich usuwałem, no. No. Tu byli różni zawodnicy. No. Jak można było przegrać wygrany mecz? No ale to nie mieć do mnie pretensji, bo ja nie mam na nich wpływu takiego. Oni wyszli i mieli wygrać. Ja nie mówiłem im, nie wygrajcie, nie wiem, przegrajcie. Ja nie wiem, kto to mówi. Ja takich rzeczy nie mówię. Ja chciałem tą ligę wygrać. No. Mieli wszystko, ale nie, no przejdźmy do dzisiaj, bo dzisiaj jest tragiczna sytuacja w tym klubie i tyle, no i panowie przejdźmy do dzisiaj i nie widzę możliwości żadnej, żeby pani po prostu coś tutaj z tym zrobiła, no nie, żadnej nie widzę, proszę panią, żadnej. Pani się kompletnie na tym nie zna, robią z panią tylko panią manipulują, ja nie mam, wie pani, do pani pretensji, mam pretensje do, ja powiedziałem, że ci co byli przy pani, to są nieudacznicy po prostu, no i zrobili z panią to, co z panią zrobili, a pani jeszcze się ładuje w to teraz. Jeszcze pani chce coś robić, jak pani i tak już nic nie zrobi. To już jest na dnie. Jaki trener by tu nie przyszedł,
to nie przyjdzie żaden zawodnik. Macie zepsutą opinię, zepsutą wszystkiego. Zawodnicy, krąży taka opinia, że nie ma pani autorytetu, nie ma pani nic, żeby po prostu ściągnąć tu zawodników. Nie ściągnie. Ściągnie pani dzieci, ściągnie, niech pani nie obrażam. Ściągnie pani dzieci, czy jakieś tam młodzież i nie poradzi, będzie stawać po 17-0 jak ciężkowianka. Czy ja źle mówiłem do kamery ostatnio, powiedziałem, że sobie nie poradzi, powiedziałem, że to, bo ja wiem, jak to działa. Nie jest czas na ocenę, czy ja, pani no, ale jak nie jest czas, jak żeście to tak zrobili, no. No ja się bardzo dobrze. Pani uważa, no i to jest cały błąd, że wychodzicie z podniesioną głową jeszcze. Ja bym się wstydził, ja bym się ukrył, jakbym tak zrobił, jak coś dobrego. A wychodzicie z podniesioną głową. No właśnie, jeszcze pan tutaj mąci. I cały czas pan mieszka jednej. No ale pani tu jest dzień z nocą w tym klubie. Ja już jestem tutaj od 12 roku życia, proszę panią. Dzień z nocą. Muszą się zmieniać. No i za chwilę. No ale za chwilę pani dziecko czy ktoś tam powie, że nie chce grać, zabierze go pani później i po pani zostanie tylko ten głos, nic więcej, no, w tym klubie. No także jeżeli chcecie ratować ten klub, to zostawcie go w spokoju, ja was bardzo proszę, bo narobiliście znowu zamieszanie, przyszliśmy grzecznie. Mogliśmy was informować o tym i byście się ocknęli w środę czy tam we wtorek, ale ja naprawdę chcę, żebyście po prostu, ja przyszedłem tylko po to, żebyście nie robili dalszych głup. Bo naprawdę jest to do uratowania sportowo, nie wiem jak finansowo pani to rozliczyła, tego nie wiem, ale sportowo jest to do uratowania. Pani system nie poradzi, ja pani od razu to mówię, z grzeczności niech pani to zostawi, nie ma pani kompletnego pojęcia o tym i ma pani wokół ludzi, którzy też nie mają. Rozumie pani? Ale człowiek się uczy całe życie. No, ludzi, którzy no. I ja to mówię tylko dlatego, żeby ten klub istniał i był. 20 lat pilnowałem, żeby on istniał. Nie pilnowałem, żeby była druga, trzecia liga, czy czwarta, czy piąta. Tylko żeby istniał. Bo w Jaworznie nie zrobicie, w najbliższych 5 latach nie zrobicie nawet czwartej ligi. No. Nie przy naszym. Nie przy naszym. Nie przy naszym. Ty jesteś osobą, z którą by nawet nikt nie chciał rozmawiać, także ty nie znasz się na tym wszystkim. Nie chodzisz, nie rozmawiasz. Ja bym z wami rozmawiał z sponsorów. Jakby wieczny płacz o pieniądze z miasta. Dobra, przechodzimy dalej. Daj. Weź się, popatrz do lustra i powiedz. Jestem pan. Dobra, daj spokój. Przechodzimy tak naprawdę z dnia. Weźcie się, zastanówcie, co macie robić i tyle. Wniosek formalny. Tak jest, chodzą podniesioną głową. Jeżeli już temat dyskusji został zakończony, wniosek formalny przed kolejnym punktem, czyli przed zmianami w zarządzie, wnoszę o przerwanie obrad i przełożenie ich co najmniej o tydzień. Do uprawomocnienia się GROK. Przerwanie obrad. O ile więcej do tydzień? No tydzień, do uprawomocnienia się wyroku sądu. Znaczy nie podawaj czasu, tylko do uprawomocnienia się. Do uprawomocnienia. I wznowienie. Czy nie, no ale nie, czekajcie, nie, bo jeżeli się pojawią jakieś okoliczności, które będą to osuwały w nieskończoność, to będziemy czekali. Ale walne. Dlatego skończycie grudno. Walne, poczekajcie, od strony prawnej, bo wy już chcecie wszystko robić, nie wiedząc do strony prawnej. Kwestia jest tego typu. Walne zebranie może trwać jeszcze. Najważniejsze, jeżeli to, co żeście powiedzieli, że terminy nas trzymają do 30 czerwca, co nie do końca jest. Został zatwierdzony bilans rachunków zysków i strat za rok 2023. Najważniejsza rzecz jest załatwiona. Uchwały są podjęte. Na chwilę obecną, przed decyzją o zmianach zarządu, wnoszę zgodnie z wyrokiem sądu, z postanowieniem o przerwanie i wznowienie ich dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. Zanim będziecie głosować, zróbcie sobie 5 minut przerwy i spokojnie sobie, bez emocji sobie zastanówcie się. Bo umoczycie dzieci, żebyście to i będziecie, wy będziecie sprawcami. I umoczycie zarządu. Tak. I odpowiedzialność zarządu będzie bardzo duża. Ja wam tylko to mówię, wy nie, tylko zarząd. Także sobie 5 minut zróbcie przerwy i przemyślcie to. Ja naprawdę nie straszę, tylko jestem po rozmowie z prawnikami. Dlatego ja wam mówię, jakie konsekwencje zarząd będzie miał. No. Ja się nie znam na prawie. Bo on będzie próbował, żeby...
po tym punkcie nie będziemy mogli nic przez lata. Ale kto pan to mówi, żeby nic przez lata nie możecie zrobić? Czyli my tu się nigdy niczego nie trzymali. My się nie trzymali, my się normalnie, jak są decyzja? Mogę jedną rzecz? Jeżeli treść punktu będzie, że przerywamy do momentu uprawomocnienia się wyroku, proszę bardzo, to jeżeli jakieś osoby, które będą chciały złożyć odwołanie, które będą miały od tego wyroku i sprawa będzie się ciągła dalej w sądach, to my na dwa lata utkniemy, bo ten punkt nas zablokuje we wszystkim. No to blokujcie. To trzeba po prostu... Ja już nie mam na to wpływu, to i tak już jest wyrok i to się będzie toczyć. Ja nie mam. Jedna sprawa tylko jeszcze, zanim zaczniecie głosowanie. Według mnie, nie jestem jakąś alfą i omegą, ale wydaje mi się, że to jest rozsądna taka sytuacja. Skoro tak bardzo chcecie i zależy wam na klubie i chcecie pomóc temu klubowi dalej, widzicie jaka wynikła sytuacja z zarządem, jak to się posypało, kobieta chce pomagać temu klubowi, chce w tym wszystkim uczestniczyć, to skoro jesteście tacy dobrzy i ambitni, to weźcie się, dogadajcie między sobą, załóżcie jakąś, nie wiem, wspólną inicjatywę, niech pani zostanie, pani Paula zostanie prezesem, tak jak jest do tej pory, wy bądźcie jakimiś tam wiceprezesami, czy nie wiem, członkami tego zarządu i działajcie razem, dogadajcie się, bo jak my będziemy teraz tutaj przychodzili, będziemy się przekrzykiwali między sobą, wy będziecie mówili swoje, akty sądowe, noty, to, tamto, sramto, to tak się nigdy nie dogadamy. Czas leci, za chwilę się zacznie sezon, nie będzie piłkarzy, nie będzie trenerów, nie będzie nikogo i w końcu skończy się na tym, że tej drużyny pierwszej nie będzie. Więc dogadajcie się między sobą, skoro jesteście tacy dobrzy. Zadajmy proste pytanie, czy chcecie możliwość współpracy? Proszę bardzo, my już nie mamy wpływu na to, co... Ale ja... Czekamy na odpowiedź! I to jest odpowiedź! Jeżeli podjęliście takie decyzje, to ta sprawa i tak się nie toczy bez nas. Ale my czekamy na siebie, nie toczy bez nas. Pani będzie oskarżona o fałszywstwo i to, bo będzie sprawa. Będzie pani miała założoną sprawę. Ja dzisiaj rozmawiałem z prokuratorem. Dlatego my również potrzebujemy. My nie chcemy panią ani stawiać pod ścianą, ani nic. My też trudno, ktoś panią oszukał, ktoś panią to nie chce. A dlaczego nie ma tych członków zarządu? No, dlaczego ich nie ma? No. Ale dlaczego? My nie chcemy, ale to później już tego się nie będzie dało zatrzymać. Jeżeli pan chce wiedzieć, dlaczego nie ma członków, którzy zrezygnowali, bo z dwóch zrezygnowali. Przecież dalej chyba jakieś uzasadnienie. Tak, jest uzasadnienie, jeżeli chce pan zapoznać się, to zapraszamy do sekretariatu. Ale czemu nie chcecie powiedzieć? No ale było pytanie, uzasadnienie jest na samą stronę. Nie chcę wyciągać kontekstu jednego zdania, żeby zostało coś źle zrozumiane lub powtórzone. Przedstawimy panu uzasadnienie po Andrzeju. Nie, na dzisiaj jest wyrok i proszę, żeby się tego trzymać, a potem będziemy rozmawiać na temat, co z tym zrobić. Ja nie widzę współpracy, bo po prostu nie. Ja widzę to, że zrezygnuję. Nie będzie współpracy. Po prostu. Nie, co pan widzi, to pan widzi swoje. Że zrezygnuję. Ale kto zrezygnuje? No ja zrygnuję. A czemu pan nie chce pomóc? No nie, bo nie chcę, bo ja nie widzę. Ale nie widzę tutaj żadnej dlaczego, nie widzę. Dlaczego ma dawać pieniądze? No, nie, ja tu nie widzę. Ale nie chcę dawać pieniędzy, to da. Ale ja nie widzę tu żadnej. Ja mówię o doświadczeniu. Słuchajcie, panowie, ja muszę wokół siebie mieć uczciwych ludzi, których mam zaufanie, mam wszystko. Nie mogę po prostu. No to sugeruje, jaki wyrok jest. No. Ale to nie uczciwych ludzi, no ja takich mam wokoło, ale ja pani nie znam, ja mam swoich wokoło, no. Ale ja nie muszę oceniać tej pani, czy ona jest uczciwa, czy nie. Ja was tylko ostrzegam, że to będzie się toczyć tak, że już całkiem zlikwidujecie klub. I to będzie wasza wina, bo to poszło do sądu i sąd już będzie teraz to toczył dalej. Czyli mamy ten wniosek o przerwanie obrad do uprawomocnienia się tego postanowienia sądu, sygnatura sprawy 4540/24/696. Kto jest za przerwaniem obrad? Dwie osoby? Trzy? Czwarta osoba. Nie, to przerywamy, czy nie przerywamy? Nie, to jeszcze głosujemy. Kto przeciw? Przeciw przerwaniu, tak? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mhm. Kto się wstrzymał?
Może ktoś opuścił salę, bo tu... Tak. Ile masz? 22 osoby. Czyli tym głosowaniem wzięliście te osoby, które głosowały za, pełną odpowiedzialność za klub. Okej, dobrze, dobrze. Okej, ja chciałem tylko przypomnieć i żeby to wam utkwiło, jeżeli byśmy mieli się spotkać w przyszłym roku, co nie sądzę, że się spotkamy, bo wiele z was osób nie będzie, bo uciekną tak jak te dwa szczury czy więcej z tego tonącego statku. Pan, i tutaj jest ciekawa sytuacja, bo na końcu pan przedstawił mądrą propozycję, która mogłaby prowadzić do jakiegoś konsensusu i dalszego rozwoju klubu i dobra, które wszyscy mamy na myśli. Podkreślił pan wyraźnie, że dwie osoby, które panu, według pana opinii są nieodpowiednie, wyzygnowały. Cztery osoby zrezygnowały z tego, co wiem. Powiedzmy tak. Wojtek Tomasiewicz od dawna tutaj nie działał i nie był, i nie angażował się, a był w poprzednim zarządzie. Janusz też właściwie można powiedzieć, że już od dawna nie angażował się w klub, a określił pan, że były dwa szczury przed chwileczką, więc nie wiem, których z dwóch z czterech pan miał na myśli. No sami też wiecie. No okej, ale jakby ta przeszkoda, którą pan tutaj mówi, że te osoby były nieodpowiednie w pana opinii, nie ma ich, tak? Więc droga do porozumienia chyba jest otwarta, jeżeli te dwie osoby przeszkadzały. Dlatego, jeżeli wy nie potrzebujecie czasu jako zarząd, tylko członkowie stowarzyszenia też nie potrzebują czasu, my potrzebujemy ten czas. Padła propozycja tutaj, żebyśmy na spokojnie się spotkali, porozmawiali. Ja nie mam czasu się angażować w coś. To, co powiedział Andrzej. Już powiedziałem, że ja mogę zrezygnować. To, co daje pieniądze. Przecież nie muszę współpracować z wami, mogę zrezygnować. Jakie zaufanie? Czemu mnie zmuszacie do współpracy? Ja chcę zrezygnować. Ale weźmy, skończmy tą sprawę, co żeście zrobili. Dlatego trzeba się musi porozmawiać. No to właśnie, dlatego poczynamy. Czemu nie byliście tacy chętni do rozmowy w lutym? Ale podkreślam kolejny raz. Wcześniej nie było osób, które... Na czym polega cała sytuacja, tak? Wcześniej były jednostki, które nie były w stanie się dogadać. W pewnym momencie pojawiła się grupa osób, która chciałaby coś więcej zrobić, tak? Ale panu przerwę, chciała się coś zrobić i pojawił się taki, a nie inny pomysł. Byliśmy... weszliśmy w jakiś projekt, który się pojawił, tak? Ten projekt ruszył, zaczęliśmy działać, tak? Pewne rzeczy udało się ułożyć. Pewne rzeczy miały wyglądać lepiej według obietnic, tak jak tutaj pan wcześniej mówił, że miało być dużo lepiej sportowo i fajnie. No nie udało się, tak? I tutaj nie, jakby nie odpowiadałem za ten pion i za tą część, która dotyczyła sportu i organizacji pierwszej drużyny. Więc ciężko mi odpowiedzieć, co te osoby zrobiły źle, tak? Ale jest grupa osób, są rodzice, którzy chcą coś więcej dać od siebie. Są rodzice, którzy przychodzą na mecze, organizują catering. Są coraz więcej osób, które chcą pomagać. Co nam zarzucili, że musieli robić, jak my byliśmy w zarządzie, tak? Nie, mówili o zakończeniach sezonu, a nie o cateringu na meczach, bo to były dwie różne tematy. Ja bym tego nie łączył, wyraźnie padło, że chodziło o zakończenia sezonu dla dzieci. Chociażby takie drobiazgi, które powodują, że to lepiej wygląda, tak? No nie będziemy tutaj przegadywać się, czy to było tu, czy to było tam, tak? Mamy dwa elementy. Mamy pierwszą drużynę, która musi grać w odpowiedni poziom piłki. Mamy tutaj koncepcję, która się pojawiła, żeby klub oparł swoje struktury na wychowankach i to oni, żeby byli siłą napędową tego klubu, tak? Mając świadomość, że to nie całe drużyny będą, tak? Za ile lat? No, juniorzy są w wieku 16, tak? Wchodzą w 17 rok. I co, wejdą teraz do pierwszej drużyny? Nie wejdą teraz do pierwszej drużyny, bo nie są gotowi i sportowo nie są gotowi, to możemy powiedzieć otwarcie, ale w ramach na przykład nagrody za dobre wyniki na meczach, czy dobrze sprawowanie się na treningu, dla nich będzie nagrodą na przykład uczestnictwo w treningu pierwszej drużyny. Tak? Takiego nie było wcześniej? Powiem tak, nie słyszałem ani jednego przypadku, chyba że ktoś z państwa słyszał, żeby jakikolwiek junior w ramach nagrody poszedł na trening do pierwszej drużyny. Wcześniej, jak ja wysłałem i bramkarzy, i Karola na sparing. Bo wcześniej mieli 10 lat. Ale wcześniej byli juniorzy trenera Stadlera, też nikt nie trafił, no. Cała drużyna się rozpadła.
Słuchajcie, wiemy też, ma pan dziecko. Ale panowie, przecież ja nigdy się nie wtrącałem trenerowi pierwszemu, ani was, nigdy w życiu. To no trener decyduje, a nie ja, jako zarząd. Ale to nie jest kwestia wtrącania. Jak każdemu trenerowi, który u mnie był, on miał mógł brać nawet 10-latka. Ja się nie wtrącałem, to nigdy. Ani wam się nie wtrącałem, ani trenerowi. To trener decyduje. Jak chcecie wiedzieć opinię, nie chcę mówić opinii na waszych tych dzieci, tych starszych, to trener ten Cygnar powiedział, że nie ma możliwości, żeby któryś zagrał w czwartej lidze. To w Jaworze nie widział. No, i nawet w Jaworze nie widział. To są jego słowa. Ja nie jestem znowu takim znawcą i trenerem, żebym ja oceniał wasze dzieci. Ja powiem jedną rzecz. Takich słów mówili, że w Jaworze nie ma grać. Ale ja tylko powtarzam, aby swoje dzieci... Można musiało uciekać do na Śląsk. My jako Szczakowianka to nie jesteśmy od tego. My mamy robić wynik. My mamy robić widowisko. My mamy robić to. Ludzie przychodzą, płacą 15 złotych. Chcą widzieć. Są emocje. Są to. I wy chcecie, i wy, pani chce siedmioma tymi zawodnikami zrobić emocje? Pani chce tu ściągnąć ludzi? No jak pani, siedmiu zawodników ma pani, co oni byli trzecimi, którzy wchodzili. No, trzecimi, co wchodzili. Ja pani mówię, że jak się dowiedzą, że taka sytuacja jest, to nawet tych siedmiu odejdzie. Nie zbuduje pani zespołu. Zobaczy pani, przyjdzie za miesiąc, za 15, będzie pani miała 5 dzieci na treningu. Nikt nie przyjdzie do pani. Nie ma pani autorytetu, nie ma pani nic, żeby pani ściągnęła kogoś. Proszę panią, ale ja pani mówię, że nie, żeby ją panią obracać. To trzeba sobie robić tak, jak ja pani. No to pani znowu będzie, zobaczy pani, znowu będzie to, co mówiłem 3 miesiące temu, stało się. Panowie, stało się. Przecież ja mówiłem, co się stanie. Panowie, stało się tak, pytam was. Mówiłem o tym? Czy ja kłamałem? Bo ja wiedziałem, jak to działa. Może znowu, żeby nie było to odebrane. No. Chciałbym, żeby ta pani zrozumiała, że to nie jest, że to nie jest, to nie jest klubik, to nie są trzy buki Żarnowie, bo jest Szczakowianka, panie. Chodzi o autorytet. Tutaj koledzy mówią, że oni chcą, jaką tu ligę oni chcą. A pani im stworzy tutaj dziadostwo. To są kwestie trenera. Siedmiu trenera i trener Ale trener nie jest dziś. Ilu trenerów było? Przewinęło się 5? To nie jest tak. Kiedy? No teraz, w przeciągu 3 miesięcy. Ale pan ma jaki autorytet, ale pan też nikt nie jest. A jaki 5 lat? No ale przecież mieliście to, żebyśmy grali. Ale grali. Ale ja mówię nie, ale ja mówię autorytet stronę zawodników. Zawodników, ale mówię stronę zawodników. Ale przepraszam, ja mówię o zawodnikach. Nieważne. Ale to autorytet tak, jest sumienie, a nie tak, pani prezes. No to się przekonaliście, mieliście trzy rodzaje trenerów jakiś tam i co oni ściągnęli wam tu do klubu? Dwóch. No. Co oni wam ściągnęli do klubu? Powiedzcie co? No, zadałem wam pytanie. No. Ale kto pozwolił, żeby ci piłkarze odeszli przed sezonem po nieudanym awansie? No kto? Ja bym... Kto był prezesem? Trener na pewno. Gdzie był trener? Kiedy został trener podpisany? Każdy był zawodnik. Ale popatrz, no może mogę ci wytłumaczyć. A od czego to zależy, że zawodnik zostaje... Kiedy był dogadany, nawet nie było możliwości rozmawiać z rozmawiającym. A kogo? Ale to chodzi mi po nieudanym awansie do trzeciej ligi, tak? Po barażu. Ilu zawodników od nas odeszło? Ale macie to samo teraz. Tak się działa. Właśnie pan nie wie, tak się dzieje w czerwcu. Abyście puścili dwóch zawodników w zimie, gdzie oni nie mieli prawa odejść. Ten zawodnik, co poszedł do Wiktorii, to on wiedział, że przy mnie nie odszedł. Nie, że chodzi o Wiktorię, ale on by nie odszedł, bo ja uczciwie z nim płaciłem mu, uczciwie powiedziałem, że jesteś rok. I on by nie grał nigdzie. Jak on się nazywał ten? No, Siewczyński. W życiu by nie grał nigdzie przy mnie. Każdy zawodników podpisuje u nas deklarację. I grają. Abyście popuszczali zawodników, co by wam pociągli grę. Rozumiecie? Taki Siewczyński by wam grę pociągnął. Gościu, który siedział pół rundy na ławce, tak? Zagrał 2 meczach i nagle by był pierwszym zawodnikiem. No i takie macie. I wy taką macie wiedzę właśnie. No. Życzę wam powodzenia. Życzę wam powodzenia, panowie. W grobie się przewracają ci, co tu tworzyli tą historię i skończyło się. Przez was się skończyło. Życzę wam powodzenia. To będziecie się tylko z prawnikami. Ja się już nie wtrącam, to niech prawnicy, bo to się musi skończyć w jakiś sposób. Nie? Mam jeszcze jedno pytanie. Czy to prawda jest, że jeden z członków zarządu wykorzystuje nieodpłatnie pomieszczenia klubowe? Nie korzysta z nich, nieodpłatnie. A klub za to płaci. To może jak pan poda nazwisko, to on się odpowie. To jest bardzo tajemniczy. No ale przecież zarząd wie.
No nie, no zarząd ma kilka osób, więc inaczej. Niech pan wskaże. Nie użytkuję żadnych pomieszczeń klubowych, ani nieodpłatnie, ani odpłatnie. Czy pomieszczenia klubowe, za które płacone są do szkoły, są wykorzystywane tylko przez klub? Mojej wiedzy tak. I nic. Pytanie, czy Piotr Przemek, ty coś masz? Nic. Ja nie mam. Ale pan ma klarownie powiedzieć. No mówię, nie pan skarża słowę do domu. To jest takie wypuszczanie wędka, proszę też panu. No, jeżeli pan ma informację, to chętnie usłyszę te informacje, bo będziemy mogli się wtedy dowiedzieć. Żyjecie klubem. Dlatego nie mamy tej informacji, proszę nam powiedzieć, o kogo chodzi. Sytuacja tam chuj, nikt nic nie wie. Okej, członkowie zarządu też nie wiedzą. Znaczy jedna rzecz, ja nie chodzę cały dzień po klubie i nie oglądam ja każdej nie. Dziury. Ja widzę tutaj różnych ludzi, którzy jedni wchodzą na halę, grają w piłkę. Na boisku trenują dzieci z trenerami, którzy nie są w naszym klubie. Ja mówię o pomieszczeniach, za które płacicie. No ale wydajecie pieniądze. To proszę powiedzieć, o które pomieszczenie chodzi i o kogo chodzi. Dokładnie. I sprawdzimy, zweryfikujemy tę informację. Ja przeciwko, proszę iść koło szatni. Dobrze. No dobrze, i kto? No co, no zweryfikujcie. Ale to szatni... Ale to mam to teraz tam zastać? No nie, wszyscy znaczy są inaczej, proszę powiedzieć. Na ale on nie jest zarządzie. Ale kto? Mówię kierownika drużyny. O pana mu chodzi. Ale on nie jest zarządzie. No dobra, ale to... Inaczej, o jakie pomieszczenia chodzi? Bo tu na dole są dwie szatnie. Tam nie ma nic. Okay. Jedna jest juniorów i juniorzy ją wykorzystują. Jest salka treningowa. Uprzejmie donoszę. Okej, ale które pomieszczenie? To musimy się wystrafić. O, jest tam kierownik. Przepraszam, kierownik. Panie Stanisławie, jak uprzejmy doniósł, powiedział pan, że członek zarządu, to prosiłbym o konkretne wskazanie osoby, bo chciałbym wiedzieć, jak to pana zarząd. Ja zadałem pytanie. Nie, bo jakieś pomieszczenie klubowe ponoć jest użytkowane przez kogoś prywatnie do czegoś. Teraz nie wiem. Oczywiście. Pan Zmarzycki użytkuje prywatnie sobie te pomieszczenia, dwa pomieszczenia klubowe. I Wojtek o tym od dawna wie. Bo na zarządzie było to mówione. To wszyscy o tym wiedzą. No wszyscy. Teraz udajesz, że pierwszy raz. Nie wiem. Wojtek, kilka razy na siebie. Wiem, że pan Cygnar, jako trener, użytkował jedno pomieszczenie. No oczywiście. Wojtek, najlepiej to się wypiąć właśnie. Nie, użytkował. Użytkował jedno pomieszczenie. Stary zarząd, to się nie wyraził. To drugie. No mam jeszcze jedno pytanie. Czy pani rozwiązała umowę z Kajanowskim, jeżeli chodzi o trenera? Tak. Czy wysłałam pani rozwiązanie umowy? Bo ja mam tutaj wezwanie do zapłaty na 9800 zł. Czy pani to dostała, to wezwanie? Tak, i jak się pani do tego ustosunkuje? No, sytuacja wygląda tak, że trener z zapłatą umową nie przedstawił nam rachunku ilości godzin treningu, które przeprowadził do dnia dzisiejszego. To znaczy, że pani będzie się z kancelarią teraz, tak? Dogadywać, tak? Dobrze, okej. Okay. Ja tam nie czułem już, wydaje mi się, że nawet nie zajrzałem, bo nie zajmowałem. Tak tylko, że pani mu wysłała, że go pani zwalnia i on ma tego SMS-a, że pani go zwalnia z obowiązków treningowych. Proszę ale panią. Pan tutaj chce za styczeń, za luty. Nie, za styczeń, ja mu zapłaciłem, proszę pani. Nie. No jak nie dostała pani wszystkie dokumenty, tak? Zaniosłem za styczeń, ja mu zapłaciłem za styczeń. Co pani to mówi? Pani miała tylko zapłacić mu za luty i on tego chciał i rozwiązania umowy. I pani go blokowała tym, że nie mógł podpisać umowy nigdzie. Ja nikogo nie blokuję. No ale on nie podpisał w Piotrówce umowy, bo miał umowę z panią i pani nie rozwiązała tej umowy. I ma pani tutaj z kancelarii prawnej pismo na 9800 zł, bo powinna mu pani płacić. Proszę panią, ja tylko zadałem pani pytanie. Czy pani mu rozwiązała z nim umowę? Otrzymał też dokumenty. A dostał pieniądze za luty? Ja nie widziałam, żeby dostał pieniądze. Ode mnie skup nie dostał. No widzicie państwo. Ale nie podjął pracy. Ale proszę panią, ale pani wysłała mu SMS-a, że go zwalnia z tego. Ma tego SMS-a. Proszę panią, czy pani rozumie, co ja mówię do pani? No, więc pani ma dokument, że pani go zwolniła z tego. No. Proszę panią, ja bym chciał wiedzieć. To nie jest do wyjaśnienia, no ja pytam panią, nie? No pytam. Dobrze. Okej, okay, ja tylko informuję, że macie kolejny problem. Sprawę w tym. No, w sądzie.
Także to zobaczy pani, czy pani będzie miała. No to nie można przewidywać, że mamy sprawę, skoro jej nie mamy. No ale ja pani mówię, no, ja, no nie rozwiązała pani z umowy, bo on nie ma żadnej umowy. Dobrze, zostanie rozwiązany. Jedźmy dalej. Dobra, kolejny temat. No widzicie, jak wy działacie, to trzeba reagować, tak, teraz musicie reagować. A pan mówi, że teraz pan rozwiąże, to pan zapłaci do czerwca. Nie, teraz. Ale popatrzcie się, jak wy jesteście nie, jak wy jesteście niezorganizowani, jak wy mówicie o rzeczach. To jest kwestia dotycząca decydować, a nie odpowiadać. No właśnie, to jest cały problem, że... Ale to Staszusz będzie decydował, nie będzie odpowiadał. Będzie odpowiadał. Ale wy decydujecie, ale nie odpowiadacie. No i dobrze, jeżeli bierzemy tak, to możemy nam odpowiadać. Będziemy wiedzieli, kto jest godny zaufania. Możemy dalej pracować. Dobra. Tak naprawdę co do kwestii, przyznam się szczerze, punktu 9 przechodzimy, który jest punktem zmiany w organach stowarzyszenia. Pierwsze, co do zmian, tak naprawdę na dzień dzisiejszy pozostały osoby w zarządzie, czyli ja, Wojciech Baran, Przemysław Wójcik, Wojciech Hacieja, mamy jeszcze tutaj Janusza Kręcifosta i Wojciecha Tomasiewicza, Marcin oraz tak naprawdę Dominik Zaborowski zrezygnowali z tych funkcji. I kwestia jest taka, co do tak naprawdę organów, to wpłynęło teraz tak naprawdę też rezygnacja członka komisji rewizyjnej, jedna wpłynęła. Więc tak naprawdę będziemy musieli wybrać kogoś do komisji rewizyjnej, bo muszą być 3 osoby i muszą być ewentualnie dobrane jakieś osoby do zarządu. Dobra. To znaczy formalnie możecie działać w tym 4-osobowym. No formalnie możemy działać, jeżeli chodzimy tak, ale nie ma teraz komisji. Teraz tylko jest kwestia uzupełnienia. Tak, tylko pozostaje kwestia taka. Czekaj, zaistniałej sytuacji tutaj. Pójdę po papiery. No. Ja też rezygnuję. Okay. Bo to za daleko idzie. To trzeba podjąć inne kroki. Trzeba się dogadać. Bo to będzie przeciąganie liny. Nie potrzebne. Bo my teraz napiszemy odwołanie, nie wiadomo po co. Dlatego my nie dogadamy się, bo kolejne odwołanie, kolejne przeciąganie. Tak, dlatego chcieliśmy, czekaliśmy na inicjatywę. Już jak pierwszego raz trenera żeście zmienili. To pewnie się odezwiecie, poprosicie chorobę o współpracę. Cisza. Tylko wiecie, teraz mamy problem. A teraz jak okręt tonie, to pomagajcie. To tak się nie da działać. Nie o to chodzi, tylko że po prostu to brnie w taką stronę, że... Przeciąganie tego dalej sądzi, zawiesi wszystko i zrobi kupę. Zgadza się, no, ale chcecie dalej przeciągać. Będziecie pół roku znowu, no i ale co? Ale prezes obecny. No. I przerywamy te obrady i tak naprawdę poinformujemy o wznowieniu tych obrad wszystkich na stronie internetowej. Dobrze. Dobra? I głosujemy. Kto jest za? Kto jest za? Przerwanie obrady. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt. Dobra. Czyli na dzień dzisiejszy kończymy te obrady. Jeżeli chodzi o kwestię ponownego wznowienia tych obrad, to po wszelkiej konsultacji, po rozmowach przejdziemy do kolejnych tych obrad. Bardzo dziękujemy.